Proszę Państwa, chciałbym zaprosić tutaj do stołu pana Bogdana Dziworskiego. Bodziu, Bodziulku, mógłbyś tutaj... Nie wiem, czy w ogóle powinienem przedstawiać Bogdana Dziworskiego. To jest mój przyjaciel, wielki artysta, filmowiec i myślę, że chyba najlepszy polski operator filmowy, fotografii. Wiele, wiele. Wykładowca, nauczyciel, teraz nowych, młodych pokoleń filmowców. My żeśmy razem pracowali, zrobiliśmy dwa filmy ze sobą, wspólnie, także dużo nas łączy. Pan Zbigniew ma do opowiedzenia historię na temat tego, jak z tym, co zdobył na Zachodzie, chciał się podzielić w Polsce i zrobić z tego normalną firmę i jak mu się nie udało. Takich historyjek znamy dużo. Ostatnio opowiadaliśmy historię o Francuzie, panu Michel Marbeau, który tutaj robił jeden z najlepszych makaronów w Polsce i został wykończony przez bardzo znany bank. I zaprosiłem pana także dlatego, że wiemy już, jak się wykańcza biznes, bo widzieliśmy, jak wykańczano pana Kluskę, jak wykańczano firmy komputerowe z Wrocławia, ale żeby wykończyć artystę, zdobywcę Oscara, taki skarb narodowy, przepraszam, ale tak jest, to pokazuje, że ten system nie ma granic w tym, co robi, żeby wytępić jakąkolwiek niezależną inicjatywę, która nie pasuje czy to krajowym, czy to lokalnym układom. I tego właśnie chcielibyśmy się dowiedzieć, komu pan tak przeszkadzał. I z pańskiej perspektywy oczywiście. I pan Zbigniew przygotował i prezentację filmową dotyczącą tej historii, ale rozumiem, że uda też się zobaczyć jakieś pańskie filmy. Okej, dziękuję bardzo. A jak jeszcze to może wyglądać? Wszystko, całe 2 godziny dla pana. 2 godziny. A wtedy, kiedy pan uzna za stosowne, może pan udzielić głosu sali, bo na pewno będą chcieli coś pytać i opowiedzieć. Proszę Państwa, ja mogę Państwu może jakiś pokazać film, no nie wiem, ja tu mógłbym bardzo dużo pokazać tych filmów, ale może Państwu pokażę swoje Imagine. Słuchajcie, to jest pierwszy high definition film, który zrobiłem właśnie w 80. Właściwie to był grudzień 85 roku w Nowym Jorku. To był pierwszy film, jak to... Wiecie, to była pierwsza taka konstrukcja jeszcze analogowego high definition, które zrobiło Sony w Japonii. I to był specjalnie zbudowany sprzęt, który pierwszy przyszedł do Ameryki. I wtedy nie można było tego materiału, wiecie, obejrzeć w normalnej telewizji. Można było tylko jakby z tego materiału high definition przepisać na negatyw filmowy i dopiero negatyw filmowy przepisać do normalnej telewizji. Nie było jeszcze żadnych... To jest pierwsza taka eksperymentalna realizacja. To była pierwsza realizacja high definition, jedna w ogóle w całej historii tej technologii. Ja zawsze takie filmy robiłem, po prostu ja improwizowałem w czasie zdjęć, mimo że to jest skomplikowany special effect, bo tutaj ręcznie pchałem tą kamerę, prawda, i to jest jeden taki pokój, który jest zmultiplikowany na żywo, bez żadnej postprodukcji. To jest właśnie między innymi to jedno z tych nowum w tej całej, tym naszym studio we Wrocławiu. Tutaj pokażemy Państwu taki film, króciutki może, to jest nasz test number 2. Znaczy making of, tak, jak żeśmy robili. Tutaj właśnie Dorota zrobiła ten film. No proszę Państwa, ja powiem teraz, o co chodzi. Jeszcze jedną rzecz, ten studia wyjaśnię.
Ludzie pewnie sobie wyobrażają, że no może jakiś reżyser przyjechać i sobie jakieś studio filmowe zbudować, prawda, że no na, z czego się składa takie studio? To jak widzimy studia telewizyjne, prawda, czy filmowe, no to jakieś tam światła, prawda, trzeba kupić jakieś kamery, statywy, jakieś, prawda, urządzenia do nagrywania obrazu i tak dalej. To nie jest takie studio, to jest totalnie studio zbudowane według mojego, albo moich wynalazków, mojego konceptu. To jest takie zmechanizowane, wiecie, taka maszyna, wielka taka maszyna, która po prostu powoduje to, że wszystkie procesy, które są normalnie robione w procesie tak zwanej postprodukcji, są robione w czasie zdjęć. Na przykład ja oglądałem, jestem członkiem Akademii, prawda, dostaję te wszystkie filmy, oglądałem teraz ten Gravity, ten film, który zdobył Oscar, tyle Oscarów, ten, który się w Space dzieje, prawda, ten film. Jak ja to oglądałem, ten film, no to właśnie to byłby na przykład dla naszego studia fantastyczny film do zrobienia. Mimo, że na tym filmie nie wiem ile dziesiątków milionów, czy chyba setek wydano na produkcję tego filmu. Ja myślę, że taki film byśmy byli w stanie zrobić na, naprawdę za jakąś jedną setną takiego budżetu. W ogóle w bardzo małym zespole ludzi, a ten film był zrobiony gigantyczny. Tam uczestniczyło bardzo wiele firm, które ten film produkowały. Nie wiem, czy Państwo znają rzeczywistość tego na świecie, tego zawodu, czy tego typu produkcji. Na przykład firma, która wyprodukowała ten film w zeszłym roku, znowuż Oscar, z tym takim, z tym tygrysem, Pi to się nazywało, tak? Zdaje się, tak, Life of Pi. I oni jednocześnie zrobili drugi film. W ogóle, wiesz, teraz cię poznaję, mój drogi kochany. Słuchaj, to jest Piotr Andrzejew, tutaj siedzi, żeśmy mieli przyjemność pracować razem. I oni zrobili jeszcze tam ze dwa, trzy inne filmy, które też były, zdobyły tam sporo nagród. Wiecie, od efektów specjalnych. Ta firma jeszcze przed skończeniem, przed wręczeniem Oscarów zbankrutowała, prawda? Dlatego, że w produkcji takich filmów uczestniczą dzisiaj po prostu są zespoły liczące wiele tysięcy ludzi. Czym to jest podyktowane? Z czego to wynika? To wynika po prostu z wielkiego biznesu. A jednocześnie bardzo małej wiedzy środowiska twórców. Jest to może paradoksem, ale dzisiaj, no kto jest twórcą filmowym? Twórca filmowy to jest tak, reżyser, autor scenariusza, producent, aktor. To są główne osoby, prawda, które odpowiadają za film. I muszę wam powiedzieć, że ci ludzie mają bardzo małą edukację technologiczną. No ale nie można zrobić dobrych produkcji, nawet takiej, wiecie, wielkich produkcjach amerykańskich, gdzie nie ma tak zwanych efektów specjalnych. To są efekty, właściwie teraz w większości filmów w ogóle niewidoczne. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że to są efekty specjalne. To jest po prostu z wielu powodów, chciałbym to tłumaczyć do takich tajemników tego zawodu, ale po prostu jest coraz droższe, albo wręcz niemożliwe, na przykład kręcenie, nie wiem, chcemy, powiedzmy, no nie można nakręcić film, zamknąć Manhattanu i kręcić film. To jest po prostu, to jest poza ekonomią tego miasta, tego nie można zrobić, prawda? Nie można kręcić na Kennedy Airport, czy nie można kręcić w Lincoln Memorial, czy nie można zbliżyć się do tego całego lawn w Waszyngton, prawda? Wiecie, masę rzeczy jest niedobrych, reklamy, miejsca, prawda, i tak dalej. To wszystko różne efekty specjalne w filmach. Ja nie mówię tylko o tych takich super, prawda, nakładowych filmach, chociaż te w gruncie rzeczy oczywiście są totalnie robione z takich special effects. I teraz jest taka sytuacja, że te grupy twórcze są zdane na tych ludzi, którzy robią te efekty specjalne, prawda? To się nazywają special effects supervisors. I często ci ludzie, oni się nie zdają na efektach specjalnych, oni są bardzo dobrzy biznesmeni, business people. I wiedzą, że mają do czynienia z taką grupą, która nie ma o tym zielonego pojęcia, więc ich zadaniem jest wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. I teraz jak można zrobić, wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy? No jeżeli się powie, słuchajcie, te wszystkie rzeczy robimy w postprodukcji. Co to znaczy postprodukcja? Klatka po klatce. To się maluje, te obrazki się maluje. Klatka po klatce. Prawda?
To się tak wylicza, prawda? No, ja mogę powiedzieć, bo byłem świadkiem takich rozmów 7 lat temu, prawda? Robisz jakiś efekt specjalny, jedną scenę, to się w ogóle nie mówi, co tam ma być, tylko się liczy, jakiś wyjściowy budżet się liczy tak. 600 komputerów na 3 zmiany. Tych ludzi, co obsługują, się nazywam monkeys, czyli małpy siedzą, tak? Na 3 zmiany, 600 komputerów. Na każdy komputer się liczy, nie pamiętam, czy 4 czy 5 major software, musi być license, to są pieniądze na każdy komputer. W każdym komputerze po 10 tak zwanych tych software, tak zwanych plugins, na wszystko się liczy, więc się w sumie wylicza niezłe pieniądze, tak? Teraz oczywiście to się rzeczy robi, nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie wszystko powstaje w jednym miejscu. George Lucas na przykład nie robi swoich filmów, te wszystkie Star Wars, te wszystkie swoje rzeczy. Właściwie w Stanach Zjednoczonych, prawda, on właściwie robił tam, pewne sceny kręcił, ale on tam robił po prostu ostateczny montaż i on robi merchandises, wytwarza, żeby zarabiać pieniądze na grach komputerowych, figurkach i różnych rzeczach. Wszystkie zdjęcia robił w większości w Pinewood Studios w Anglii, prawda, czy w różnych innych lokacjach na świecie. Dzisiaj te filmy powstają, powiedzmy, to są wielkie przedsięwzięcia finansowe, że powiedzmy jakaś grupa w Kanadzie robi tam świetnie car accidents, prawda, wypadki samochodowe, no to scenę się robi tam. Inna jakaś zespół gdzieś, powiedzmy, na Nowej Zelandii, czy nie wiem, czy w Indiach, czy w Chinach, czy gdziekolwiek, robi świetnie oberwanie głowy, to się robi tam, prawda, i tak dalej. To są po prostu wielkie przedsięwzięcia na realizację filmu. A całą tą obróbkę właśnie po klatce to się robi, prawda, są specjalne dla tego programy, są bardzo drogie, że robi w Indiach czy w różnych krajach, gdzie tam siedzą ci ludzie i są tam dłubią te sprawy. Koncept tego całego studia jest, żeby te wszystkie rzeczy robić w czasie rzeczywistym, live i w takiej jakości, że nie trzeba nic poprawiać i dłubać. No, ale to są bardzo specyficzne rzeczy. Skąd te poprawki są potrzebne, prawda? No właśnie z powodów braku synchronizacji geometrycznej między computer graphics a obiektywami, z powodu różnego typu rzeczy, jak aberracje chromatyczne wewnątrz obiektywów. I to są rzeczy, nad którymi ja pracowałem, żeby to usunąć i poprawić. I zrobić. I to jest takie studio, prawda? Więc ta decyzja przerwania, wyrzucenia mnie, kiedy ja nie zdążyłem tej ekipy wykształcić, a właściwie udało mi się, wiecie, zebrać to może, mam nadzieję, najlepsze crew w momencie właśnie wyrzucenia, dokładnie miesiąc, dwa miesiące przed, tylko czy znalazłem takich fajnych, bardzo zaangażowanych i myślę bardzo z wielkim talentem ludzi, no ja nawet nie zdążyłem wprowadzić. To może posłuchajmy trochę tego. A co to jest? To jest archiwalny materiał, tak, to jest Wrocław, to jest taki 10-minutowy po prostu materiał, jak powstawało to studio, ale to jest tam bez mówienia, bez niczego, to nie jest, że dokument, ale raczej taki właśnie materiał archiwalny, no ale można posłuchać, bo jest ładna muzyka i czasem ktoś coś mówi. To jest 4 lata temu. Tak, wymieniany dach. Ale może, Dorotko, może ten film byśmy jednak pokazali, ten główny film. Ten główny film, tak. Gdzieś pół godziny? On jest, 27 minut jest. Proszę Państwa, więc teraz w tych, może ja będę mówił w trakcie, prawda? W tych materiałach, które są teraz posyłane, prawda, do prokuratury, w tych procesach o zniesławienie, dowiaduje się, że tak, że ja nie miałem uprawnień technicznych, żeby to wszystko projektować. Proszę. To są wszystko przeze mnie zaprojektowane rzeczy. Nie miałem uprawnień technicznych. Więc to było z mojej strony bezprawne działanie. W sądzie pracy jest przecież oskarżenie, że w ogóle nie zrobiłeś żadnych rysunków, że w ogóle... A tak, a w ogóle, że ja w ogóle nic nie zrobiłem. Prawda, że... na przykład, tutaj jest konkretna taka rzecz. Najpierw musiałem zrobić projekt, wiecie, zbadać ten budynek, zrobić projekt, trzeba było tam wyciąć po prostu w tej podłodze, wyciąć kanał. Trzeba zrobić z zbrojonego betonu taki wielki kanał, więc zrobiłem projekt tego. Następnie musiałem zrobić projekt tego traku, prawda, więc ja to porobiłem, wiecie, w Stanach i w Niemczech, jak budowałem takie studia, te moje rysunki były wystarczające. Pan Gawłowski twierdził, że według przepisów Polski musi być jakiś inżynierski
zrobiony z tego jakiś projekt z odpowiednimi pieczęciami i tak dalej. No to po prostu te wszystkie moje rysunki, szkice, których robiłem setki, zawsze je robiłem w elektronicznej formie, czyli dawałem im file, czy programy jakieś nawet 3D jak Maya, czy jakieś takie typu, prawda, AutoCAD. Po prostu jakiś tam potem inżynier wykonywał te konieczne rysunki. To w tej chwili, słuchajcie, ministerstwo mówi tak. No to znaczy co? Ja dostałem pieniądze, wynagrodzenie za zrobienie tego projektu, a potem jakiś inżynier zrobił te rysunki, no to znaczy po prostu ja dostałem pieniądze za nic. Tak? O, tutaj widać na przykład takie różne rzeczy. Bo nie miałem kasku, tak. Słuchajcie, nie ma tam jednej rzeczy w tym studio, która nie jest przeze mnie po prostu zaprojektowana. Tam jest taka scena na przykład obrotowa. Więc już po moim wyrzuceniu pan Banasiak zamówił, wiecie, jakiś nadzór kontroli technicznej, który stwierdził, że ta scena jest tak niebezpieczna, że po prostu aktorzy mogą być, prawda, nawet zabici na tej scenie. O, widzicie to w środku. Tam się obraca scena szybkością, słuchajcie, to kółko się obraca szybkością, taka karuzela dla dzieci. No i słuchajcie, więc ta kontrola nadzoru technicznego stwierdziła, że to jest tak niebezpieczne. Dlaczego? Bo tam jest taka jedna klapa, którą można otworzyć, tam jest silnik rokowy, do którego musi być dostęp, trzeba podłączać komputer, żeby ustawić około 60 różnych elementów tego silnika, prawda, żeby ustawić dobrą pracę. Więc ta kontrola stwierdziła, że po prostu jak się tą klapę podnosi, ten silnik musi być wyłączany. No to wiecie, wyłącznik kosztuje 15 zł, ale to był zupełny bezsens, bo po prostu nie można by wtedy tego serwisować. Wiecie, to tak jakby powiedzmy powiedzieć, że otwieramy klapę samochodu i nie można silnika wyłączyć. Prawda? No, musi być dostęp do silnika, żeby określić, że to jest... prawda, że to w ogóle działa, że to można ustalić. Tam jest właśnie kamera, tam się patrzy pod tą scenę, żeby ustawić dobre stopnie obrotu i tak dalej. Więc po prostu ministerstwo w tej chwili tworzy przeciwko mnie różnego typu argumenty, które są, no wiecie, no są na poziomie, prawda, są bezpodstawne, są w ogóle jakieś insynuacje. Pan Banasiak na przykład złożył w swoich zeznaniach na prokuraturze przeciwko mnie, że ja napisałem scenariusz filmowy w trakcie. A tutaj na przykład widzicie, są różne elementy, moje głowice, czy to jest dużo elektroniki, które pan Banasiak nie chce mi wydać. Więc złożyłem też do prokuratury, że przywłaszczenie mojego sprzętu. Proponowano mi, słuchajcie, żebym ja te rzeczy brał pieniądze za mój sprzęt. Ja powiedziałem, jak normalnie pracowałem, ja nie chcę grosza za moje pieniądze. To jest studio do mojego konceptu. Ja zbudowałem unikalne rzeczy. Ja nie chcę mieć za to żadnych wynagrodzenia, tak? Teraz pan Banasiak twierdzi, że to było bezprawne. Bo mówi, jak można do instytucji państwowej przynosić prywatne rzeczy. I muszę wam powiedzieć, że tutaj oczywiście nasuwa się taka uwaga, że wiecie, w Polsce jest zrozumiane, że z instytucji państwowej można wynosić rzeczy, czyli kraść. Ale jeżeli ktoś coś jakby da do państwowej instytucji, no wiecie, to jest przestępstwo. No i jak to? On tak mówi na Komisji Kultury, prawda? On tam stwierdza, no jak to tak? No jak można coś przynieść do państwowej instytucji prywatnego? To jest tak rzadko spotykane, że podejrzewają osobę. Tak. O, tutaj widzicie, słuchajcie, to są deformacje obiektywu, które myśmy rozwiązali. Okej. Okay. No przepraszam bardzo, tutaj chciałem powiedzieć. No tutaj pracuję właśnie, niektórzy są niezwykle zdolni ludzie. To jest, słuchajcie, ten właśnie system, który... Bo to jest jedyne urządzenie na świecie zbudowane dla nas właśnie przez Altmat. Ja sam pracowałem 5 lat nad rozwojem tego. No ale tego niestety nikt nie zainteresował się
Łącznie niestety, wiecie, filmowcy wrocławscy się też nie zainteresowali, a niemniej się zgodzili na wzięcie udziału w komisji, prawda, wyboru nowego dyrektora. I nie wyobrażam sobie, jak mogli się zgodzić na coś takiego, prawda, oceniając jakichś kandydatów bez przyjścia do studia i zapoznania się w ogóle, co w tym studiu powstaje. W zasadzie ten człowiek to jest geniusz, uważam. Naprawdę. W zasadzie to jest tak zdolny absolwent Politechniki Wrocławskiej. To, co on tam rozwiązał i zbudował, muszę wam powiedzieć, naprawdę światowa, najwyższe słowa uznania z mojej strony. Co? Nie, nie. Nie zawieram. Tak, ale teraz muszę na przykład powiedzieć taką uwagę. Na przykład, ja wam powiem, jaka jest różnica w Stanach. Ja takie studio pierwsze zbudowałem, który to był rok, 20 parę lat temu. Zbudowałem go chyba w 4 miesiące. Ja wtedy to wymyślałem. A teraz już tu nic nie wymyślałem, tylko wiedziałem, co trzeba zbudować. Ale dlaczego to było możliwe w Stanach Zjednoczonych? Bo ja wam powiem, jest taka różnica, że powiedzmy, no, trzeba wymyślać taką konstrukcję i powiedzmy, no, potrzebowaliśmy silnik jakiś. No to się znajduje pierwszego, lepszego tak zwanego dealera, który sprzedaje takie silniki. Ten facet oczywiście przychodzi następnego dnia i się pyta, po co wam ten silnik. No mówimy, po to i po to. On się pyta, czy chcecie wiedzieć, co ten silnik może poruszać? Mówimy, jasne. Jakie zębatki na to można założyć, jakie paski. A powiem w drugą stronę, programy komputerowe. Słuchajcie, ten człowiek jest specjalistą. On jest ekspertem i ten człowiek uczy. Następnego dnia przychodzą ludzie, których on poleca. Tamci ludzie uczą o następnych rzeczach. I właściwie ci wszyscy ludzie, po tygodniu masz wszystkich specjalistów, którzy są sprzedawcami poszczególnych komponentów. I oni są tymi ekspertami. Oni po prostu... Oni właśnie są twórcami tego. Oni realizują twój pomysł. W Polsce, nie tylko w Polsce, w Europie jest bardzo podobnie. Jak się znajdzie takiego człowieka, który sprzedaje silnik, ten człowiek nic o tym nie wie. Nie masz żadnej ekspertyzy tutaj. Prawda? Więc to nawet, prawda, w tych okresach, jak my żeśmy nie mieli pieniędzy, czy mieliśmy pieniądze, to była wielka, wiecie, nauka dla wszystkich, dla absolwentów Politechniki, łącznie z profesorami robotyki, wydziałów robotyki, którzy nam bardzo dużo pomagali, to była, mieliśmy ich ekspertyzę, ale wiecie, to była nauka dla wszystkich, naprawdę. I to jest wielka różnica, to jest po prostu wielka różnica, że ludzie, którzy na przykład zajmują się czymś takim jak sprzedażą jakichś wyspecjalizowanych materiałów, to jest, wiecie, to jest niebo a ziemia. Tam człowiek, który się zajmuje taką sprzedażą silników, jest naprawdę, traktuje to poważnie, to nie jest tylko, wiecie, pośrednik. On ma edukację, on po prostu, on potem przychodzi, on jest tym zainteresowany, bo on to sprzedał tutaj, tak? Potem przychodzi z pomysłami, słuchajcie, myślałem w nocy, lepsze rozwiązanie i tak dalej. Tutaj jest to na pustyni. Okej, okay, pokażemy nasz making of naszego drugiego filmu. Tak, tylko to już nic nie mówisz. Już nic nie mówię, bo to już dźwięk tak. Jest jakiś. Okay. Thank you.
proszę zwrócić uwagę, my nagrywamy teraz żołnierza, który jest bardzo, bardzo daleko. Jest za postaciami już nagranymi. O, on jest tam z tyłu, tam za tymi wszystkimi postaciami. No tak, to są jedyne realizacje, że jeden taki test zrobiliśmy. W wyniku tego testu ja ustaliłem, mogę właśnie to pokazać, tutaj mam rozwiązania, że musimy poprawić na tym traku, wiecie, ten trak jest 22 metry długi i to porusza maszynę, która ma 3,5 tony i jak żeśmy startowali w jednej pozycji, powiedzmy ta maszyna jedzie to 20 metrów w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, prawo, w lewo i wracamy na tą samą pozycję, ona nie miała dokładności 5 mm. Wiecie, to by nie przeszkadzało w żadnym filmie, ale niestety ja stwierdzam, że z pewnego powodu, pewnych technik, to musi być perfekt. No i co żeśmy stwierdzili, prawda, no, można było to sprawdzić dopiero po zbudowaniu całej takiej konstrukcji. Doradzali nam na tym profesorowie czy członkowie z najlepszego wydziału robotyki w Polsce. I to nie jest nic złego dojść do wniosku, że prawda, że w praktyce taka maszyna musimy coś zmienić. No więc stwierdziliśmy, że pasy, które naciągają, były wybrane najbardziej elastyczne, prawda? Pasy, które akurat są o wiele tańsze, mają czterokrotnie mniejszą rozciągliwość. No to zamawiamy takie pasy, prawda? No ale nie ma pieniędzy na to. No to ja mówię, to ja sam kupię te pasy, jak dostaniemy pieniądze z ministerstwa, to wtedy zostanie te pieniądze, prawda, zostaną mi zwrócone. Nie, to nie jest nielegalne. No to mówię do tego dyrektora Banasiaka, no panie dyrektorze, przecież tu mamy własne dochody z rentu, bo tam jest dla wielu różnych firm wynajmowane. Nie, to jest nielegalne wydawanie tych pieniędzy na takie cele. No to na jakie cele?
Potem się dowiedziałem, że to absolutnie nieprawda, bo według statutu my, według naszego statutu, wszystkie pieniądze, jakie mamy, dochody możemy wydawać na co chcemy, jak długo to jest zgodne z naszym statutem. No więc chyba, żeby to studio działało, to była podstawa. Więc po prostu to był bojkot dyrekcji, gdyż pan dyrektor Banasiak postanowił kupić sobie, wynająć samochód dosyć luksusowy, prawda, czy zamawiał jakieś smyczki, wiecie, prawda, długopisy. Nie bardzo wiem po co. I tak dalej. No więc po prostu ja byłem w takiej atmosferze. Następnie stwierdziłem, że nie mamy dokładnego ustawienia kamery. Wiecie, to jest bardzo skomplikowany problem, żeby ustawić kamerę w takim specyficznym punkcie obiektywu na linii jeszcze poruszania się zoomu. Trzeba ustawić ciężki dosyć equipment, prawda, bo to jest kilkadziesiąt kilo jednak, we wszystkich pozycjach. To znaczy, wiecie, kamera musi panoramować, robić tilt, roll, prawda, obracać się dookoła i tak dalej. I to jest ciężkie. Masa z różnymi ciężkimi kablami, jest masa przecież elektroniki, tam kabli. I trzeba ustawić taki obiektyw z dokładnością, ja bym określił, na jakieś jedną setną milimetra w X, Y, Z, w każdej pozycji, w specyficznym punkcie, prawda? Więc postanowiłem rozwinąć taki system, jak to zrobić, żeby tego typu można perfekcyjną regulację tak wielkiego sprzętu. I też żeśmy rozwinęli to. Pasy kosztowały 9000 zł. To urządzenie do tej naprawdę niezwykłej regulacji, niezwykłej precyzji kosztowało chyba około 12 tysięcy zł. I jeszcze stwierdziłem, że na 22-metrowej jeździe mieliśmy nóżki pod ten track co metr. Stwierdziłem, że trzeba je zrobić co pół metra, więc takie nóżki około 6 tysięcy złotych. Słuchajcie, na te pieniądze żeśmy czekali. Ja chciałem kupić to wszystko. Niestety nie mogłem. Mimo, że próbowałem, kłóciłem się z tą administracją, z dyrektorem Banasiakiem. Czekaliśmy, słuchajcie, 6 miesięcy. I w końcu te pieniądze przyszły. To jest koniec czerwca 2013 roku. Te wszystkie rzeczy przychodzą, wiecie, te pasy, zrobiliśmy to do kamery, wszystkie rzeczy zostały rozwiązane. I słuchajcie, ja teraz chcę pracować z crew, żeby to uregulować. Zostaje wezwany na górę, zostaje wyrzucony na zbity łeb. Nie mówiąc o tym, że ja sam zacząłem pisać, bo jednak no, ci programiści wprowadzili takie problemy. Sam zacząłem pisać program, który naprawdę wiem, że nikt na świecie nie rozwiązał tego problemu tak zwanej aberracji chromatycznej obiektywu. Wiecie, po prostu nie ma obiektywów na świecie, że można zrobić, żeby jakby obraz czerwony, zielony, niebieski w obiektywie był dokładnie, precyzyjnie w tej samej pozycji. On jest po prostu w zależności od różnej na całej płaszczyźnie obrazu. To jest taka, wiecie, obraz z taką płynną rzeczą, prawda? Tutaj w tym rogu jest tak przesunięte, w lewo tak, w prawo tak, w środku jest trochę inaczej. Teraz w każdej pozycji zoomu, jak się zoomuje kamerę, czy zmienia ostrość, tak samo te warstwy barwne się... To jest największy problem, żeby zrobić duży compositing. Ja po prostu spędziłem wiele lat nad tym, żeby rozwiązać ten problem. Opanowałem metodę i technikę, jak obraz przychodzący z kamery można tak zrobić, żeby ten matting był naprawdę najwyższej jakości. No i właśnie zacząłem pisać taki program i zrobiłem nawet na zoom out, no ale nie mogłem już więcej zrobić i oczywiście tego nikt nie pociągnie. Także zmarnowana sprawa. Mogę zadać sprawa. Jedno pytanie. No, proszę Państwa, ja w ogóle dziękuję za zaproszenie. Jest to nieliczny moment, że w ogóle ktoś się tą sprawą interesuje, gdyż ja wiem, że po prostu główne media w Polsce no, po prostu milczą na ten temat i wielu ludzi, na których ja się bardzo zawiodłem, też milczą. I to jest dla mnie wielki taki osobisty zawód, gdyż mam tu wielu przyjaciół, ale ci ludzie nie chcą się wychylać. No ja bym od tego zaczął, że no niestety uważam, że to był nieszczęsny pomysł, kiedy podjąłem decyzję 5 lat temu przyjazdu do Polski. I takiego zrealizowania takiego mojego, takiego jakby
zakończenia życia mojego zawodowego, prawda, że chciałem zbudować taki instytut obrazu, gdzie można by przeprowadzać badania, to zaraz wyjaśnię jakie, gdzie można by nauczać i można by realizować w jakiś zupełnie inny sposób, nowy sposób filmy. Z dużo powodów, dlaczego się zdecydowałem, ale po prostu przyjeżdżałem w ostatnich latach coraz częściej do Polski. Dużo rzeczy mi się bardzo podobało w Polsce. I no wiecie, to trudno tak wytłumaczyć, dlaczego tak w pewnym momencie zaczynamy tęsknić jednak za miejscem, z którego pochodzimy. Tęsknimy za językiem, za pewnymi rzeczami, które po prostu jednak są dla nas zawsze ważne. W każdym razie zdecydowałem się na ten przyjazd, mimo że wielu moich przyjaciół, czy znajomych osoby, odradzało mi to. No, wszyscy mówili, że stary, jak ty wrócisz do Polski, to znaczy, że się skończyłeś na Zachodzie i zaraz ci ktoś przykopie tutaj w tej Polsce. Także ja byłem przygotowany na to i wiedziałem, ale jednak, prawda, kiedy to na własnej skórze odczułem, to jest dosyć przykre i bolesne. Ja wytłumaczę, dlaczego ten mój pomysł miał wielki potencjał, prawda, i o co to chodziło. Wiecie, że tak się złożyło, jestem dosyć znaną osobą w Japonii. Byłem tam już tyle razy, że się ukrywam właściwie. Już nie mogę tych długich lotów i pobytów. Tak, wiecie, jest to bardzo męczące. W każdym razie poznałem naprawdę takich najważniejszych ludzi, którzy prowadzili rozwój tego, wiecie, tej całego strategicznego planu rozwoju Japonii, która postawiła na rozwój elektroniki, komunikacji i na rozwój technologii związanych z obrazem. I chyba to chyba jest znane, że właściwie z bardzo biednego państwa po II wojnie światowej, po mniej więcej 20 latach rozwoju tego projektu, który był takim rządowym projektem, decyzja o tym została podjęta po olimpiadzie w 1964 roku. Po prostu Japonia po 20 latach stała się drugą potęgą gospodarczą świata. I o ile Japończycy, wiecie, te wszystkie rzeczy zostały wymyślone nie w Japonii. Telewizja, prawda, kamery, home video, te wszystkie rzeczy, prawda, były stworzone w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale jakoś Europa i Stany Zjednoczone nie widziały w tym przeszłości. I ja jestem głęboko przekonany, że obecnie w naszych czasach, kiedy jest ten nieprawdopodobny rozwój tych wszystkich urządzeń komunikacyjnych, prawda, mamy te iPady, prawda, te telefony, te komputery, prawda, telewizję i tak dalej, tu powstaje gigantyczny network, taki powiedzmy takie naczynia krwionośne, prawda, które trzeba wypełnić czymś. I to głównym oczywiście elementem jest obraz. Ale produkcja tego obrazu jest dosyć skomplikowana i ciężka. Jest bardzo droga. Jaki obraz jest tym nowoczesnym obrazem? Ten nowoczesny obraz jest obrazem, który nie ma nazwy jeszcze. Jest to obraz wielowarstwowy. Nawet wiecie, takie są rozwoje technologiczne, że powoli to obserwujemy w telewizji na przykład, że obrazy będą przesyłane w wielu warstwach. Będziemy wędrować w obrazach, oglądając obrazy, na przykład jak to miejsce wyglądało w przyszłości, jak będzie wyglądało w przyszłości, prawda, co jest wewnątrz ścian, prawda, w takich rzeczach jak komercjale w telewizji czy filmy będzie można wymieniać przedmioty, obiekty. No, bo ktoś sobie kupi, prawda, że w tym filmie będzie taka, na przykład takie wino stało na stole albo inne i tak dalej. Ale
To są takie oczywiście łatwe rzeczy do zrozumienia. W gruncie rzeczy to chodzi o naprawdę rozwój dalszy nauki, gdyż obraz generalnie jest głównym narzędziem badawczym we wszystkich obecnych dziedzinach, prawda? Tak zwana wizualizacja jest właściwie najważniejszym narzędziem w rozwoju każdego przemysłu, każdej dziedziny nauki, medycyny i tak dalej. I ja twierdzę, że po prostu, że w jakimś państwie będzie stworzony taki, powiedzmy, projekt właśnie rozwoju różnych technologii związanych z produkcją obrazów, to może być wielki pomysł, to może być kopalnia złota. I w tej dziedzinie jest bardzo dużo do zrobienia. Nie ma standaryzacji. Nie ma standaryzacji na przykład ruchu w obrazie, nie ma standaryzacji geometrii obrazu. Ja to nazywam brak tak zwanej motogeometrycznej standaryzacji obrazu. Nie ma obiektywu jednego na świecie. Wiecie, ludzie sobie nie zdają sprawy, że każdy obiektyw wyprodukowany tworzy indywidualny, inaczej zniekształcony obraz. Obrazów nie można połączyć z różnych obiektywów. Nawet jak kupimy taką samą kamerę fotograficzną, wyprodukowaną powiedzmy już wielkiej ilości egzemplarzy, to każdy z tych obiektywów robi indywidualny obraz. Nie ma masy rzeczy z tych związanych, jak na przykład nie wiadomo, gdzie jest środek obserwacji każdego obrazu. Prawda? Mamy GPS. Jak wiecie, to technologia jest niezwykle ważna. Możemy dzisiaj ustalić pozycję w przestrzeni z dokładnością do 1/1000 XYZ milimetra, ale nie ma jednego obiektywu, gdzie możemy w tym punkcie ustawić po prostu obiektyw i zrobić zdjęcie. Bo takiego punktu w obiektywie dzisiejszej konstrukcji nie ma, takiego punktu. Każda kamera ma jakąś taką śrubkę pod spodem, która nic nie ma wspólnego z tym punktem obrazu. To jest masa takich rzeczy, które są bardzo, powiedzmy, techniczne i bardzo takie specjalistyczne. Nie chcę o tym rozmawiać, ale chciałbym powiedzieć, że w tym jest olbrzymi potencjał rozwoju bardzo wielu dziedzin przemysłu. To obejmuje oczywiście programowanie komputerowe. Jak wiecie, chyba każdy słyszał, że jeden z bardziej produktów, jakiś taki sukces naprawdę polski są gry komputerowe, prawda? Są takie dwie chyba polskie firmy, gdzie zrobiono jakieś bardzo ciekawe rzeczy. To są naprawdę dziedziny, w których można nie tylko stworzyć zupełnie nową edukację, ale rozwinąć gałęzie przemysłu i zdobyć pewne, w tej chwili pewne, rzeczywiście wytworzyć pewne unikalne produkty w skali światowej. Ja, ten mój projekt był na ten temat. Wiecie, to nie chodziło o to, ja nie chciałem przyjechać zrobić studia, żeby filmy robić. To była tylko cząstka. Dla mnie najważniejszym elementem tego całego pomysłu była właśnie tak zwane R&D, czyli rozwój, development, prawda, badanie i rozwój rzeczy związanych z tym, powiedzmy, technologią tworzenia obrazu. Ponieważ ja jestem nietypowym filmowcem, gdyż, prawda, poza jakimś tym klasycznym moją edukacją w dziedzinie historii sztuki, malarstwa, filmu, ja się stałem też, zrozumiałem, że artysta w współczesnym czasie musi po prostu też, no nie da się tworzyć bez jakiejś, prawda, ja to nazywam symbiozą sztuki i nauki. Więc się stałem trochę takim technologiem i właściwie jakieś ostatnie prawie 30 lat spędziłem na takiej dla siebie nowej edukacji. Zacząłem studiować matematykę, geometrię, stałem się programistą komputerowym, zainteresowałem się mechaniką, fizyką, optyką i nawet porobiłem dużo wynalazków w tej dziedzinie. I uzyskałem różne patenty, prawda, amerykańskiego, US Patent Office. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, na czym to polega, ale to są poważne prace takie, powiedzmy, prace właśnie naukowe, prawda, bo to jest kilkuletni proces. W każdej dziedzinie trzeba udowodnić, że wszystkie wynalazki zrobione, powiedzmy, w
tym temacie miały jakiś błąd, czy ja po prostu zrobiłem lepsze rozwiązania. No z tym całym takim, powiedzmy, swoim doświadczeniem, bagażem pomyślałem, że no fajnie by było takie coś zrobić w Polsce. Tylko przyjechałem do Polski i tak jakoś to skrótowo powiem, doszło do mojego spotkania z panem Wexlerem, który był wtedy wiceministrem kultury. Był doradcą politycznym ministra Zdrojewskiego. I miałem z nim jakąś półgodzinną rozmowę. Przedstawiłem mu ten pomysł w ciągu mniej więcej pół godziny. Pan Wexler wtedy powiedział, no wie pan, to miałoby sens, gdyby pan co najmniej 10-15 lat we Wrocławiu był. Bo ja też w trakcie dowiedziałem się właśnie, że we Wrocławiu jest takie wspaniałe miejsce. Była wytwórnia filmów fabularnych, gdzie powstały niezwykłe polskie filmy i ta wytwórnia była w zupełnym jakimś stanie upadku. I ja pomyślałem, że to jest znakomite miejsce. No, także już wtedy rozmawiałem z panem Wexlerem o tym Wrocławiu i pan Wexler powiedział, wspaniałe, to jest wspaniały pomysł. I miałem kilka rozmów, ale tylko kilka. Wiecie, miałem może ze trzy rozmowy, cztery rozmowy w ministerstwie, tak samo z panią Odorowicz, która równie bardzo do tego podeszła entuzjastycznie. I wiecie, nawet byłem zdziwiony, że ten mój cały pomysł powstania takiego ośrodka został tak szybko, jakby wcale nie jakoś biurokratycznie, po prostu poparty. Nawet w kilku potem wywiadach na Zachodzie właśnie mówiłem, że w tej Polsce się tyle zmieniło, że po prostu taka rzecz tak szybko mogła powstać. No i się natychmiast prowadziłem do Wrocławia. Przyjechałem tam 16 grudnia 2009 roku. Już następnego dnia zainteresowałem się wszystkim planami, historią budynków, wszystkimi takimi rzeczami i od tego czasu przyjechałem tam w ogóle z moją obecną tutaj żoną, wtedy jeszcze nie żoną, Dorotą Zgłobicką. No i wiecie, my żeśmy tam zacząłem pracować po 12-14 godzin, łącznie z niedzielami, sobotami. A chciałem w ogóle zaznaczyć, że ja tak całe swoje życie spędziłem. Ja po prostu pracowałem na okrągło. Nie jestem człowiekiem, który ma wakacje czy wyjeżdża na urlopy. No praktycznie prawie zamieszkałem tam w tym studio. No i porobiłem najpierw wszystkie plany tego wszystkiego, co my musimy zbudować. Moim założeniem oczywiście było to, że w tym miejscu znajdą się najlepszy sprzęt na świecie, jaki jest dzisiaj dostępny, a nawet sprzęt, którego jeszcze nigdzie nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem pierwszy, byłem realizatorem w Stanach Zjednoczonych. Zrobiłem pierwszą realizację używając High Definition System, czyli to, co dzisiaj oglądamy, tą nowej jakości telewizję. Zrobiłem taką pierwszą realizację w Nowym Jorku w roku 80. W 86 roku. A przez ten czas, ponieważ byłem przez dobre 10 lat chyba jedynym filmowcem na świecie, który wierzył w tą elektronikę, gdyż wszyscy filmowcy raczej byli przeciwko temu. Stąd właśnie to zainteresowanie Japończyków ze mną. Bardzo szybko mnie zaprosili do Japonii. Poznałem Sony, właśnie te wszystkie laboratoria, które rozwijają te wszystkie technologie. Więc w związku z tym mam wiele kontaktów na świecie. Czy ludzie, z którymi pracowali, prawda, mnie bardzo dobrze znają. Zresztą sam pracowałem przy rozwoju takiej technologii przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych. Bezpośrednio pracowałem 5 lat z taką firmą Altmat. To jest firma, która ma 5 Oscarów technicznych. To są twórcy tych technologii, tak zwanego compositingu. Na pewno każdy z Państwa słyszał blue screen czy green screen compositing. Właśnie pracowałem z nimi 5 lat, aby jeszcze lepsze tą technikę poprawić.
Ale dzięki tym kontaktom, tym ludziom mogliśmy tutaj we Wrocławiu zorganizować najlepszy sprzęt, albo taki sprzęt, który jeszcze po prostu nie ma w ogóle na rynku, tylko został zbudowany dla nas. Więc wyobrażałem sobie, że takie studio musi posiadać tego typu technologie. No i co? I mimo tego entuzjastycznego stosunku do tego mojego pomysłu, muszę wam powiedzieć, że nikt właściwie ze mną nie przeprowadził żadnej rozmowy. Nikt przez 4 lata nie przyjechał z ministerstwa albo z tego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby po prostu usiąść ze mną i powiedzieć: panie Rybczyński, jak pan nam wytłumaczy, o co tu dokładnie chodzi? Mimo moich wielokrotnych zaproszeń. Byłem też rozczarowany, że niestety filmowcy do mnie też nie przychodzili. Właśnie na palcach mogę policzyć ludzi, którzy przyjechali do Wrocławia. Tutaj jednym z wyjątków jest Boży Dziworski, którego miałem okazję zademonstrować to studio i pokazać. Ale wiecie, tych filmowców było może tylko kilka i to są moi najbliżsi przyjaciele. Po prostu zobaczyłem, że właściwie nikt się tym nie interesuje. Nie miałem żadnych partnerów do rozmowy. W tej wytwórni, jaka przyjechałem do Wrocławia, ja nie byłem, wiecie, żadnym dyrektorem. Ja byłem zatrudniony najpierw na śmieciowych umowach. Była tam dyrekcja gotowa. Był taki pan dyrektor Gawłowski ze swoją administracją. I te wszystkie pieniądze, które były przysyłane z Ministerstwa Kultury i Sztuki i PISF-u, były przysyłane do tej dyrekcji. Ten dyrektor po prostu dysponował tymi pieniędzmi, prowadził wszystkie sprawy administracyjne. Ja się zajmowałem po prostu robieniem rysunków, projektów, szukaniem ludzi, budową crew, pracą z programistami, a sprawami administracyjnymi, prawda, zajmował się tymi wszystkimi prawnymi umowami, zajmowała się dyrekcja. No ale dyrekcja też specjalnie nie poświęcała mi czasu, żeby tak naprawdę zrozumieć ten potencjał i o co tutaj właściwie chodzi. Dla mnie, wiecie, było szokiem to, że ja po 30 latach, ponad 30 latach pobytu poza granicami, poza pobytem w Stanach, w Niemczech, jeszcze w innych krajach, prawda, byłem zadziwiony tą polską biurokracją. To oczywiście było bezsensowne. Oczywiście tak samo proszę nie myśleć, że te pieniądze obiecane, ja wystąpiłem w budżecie 10 milionów złotych, ja oceniłem, że na to potrzebujemy 10 milionów. Dostaliśmy 7 milionów. Te pieniądze miały być na 2 lata. Zakładałem na budowę niezbędnych części infrastruktury tego studia, na budowę, na zakup sprzętu, na budowę unikalnych konstrukcji, które były do tego potrzebne. I na po prostu życie, na opłaty dla ludzi przez 2 lata, na cały crew. Ja wyobrażałem sobie, że to studio zbudujemy w ciągu 1 roku. W Stanach Zjednoczonych był zakładał w ciągu 6 miesięcy, no ale wiedziałem, że to tak się w Europie szybko nie zrobi, więc zakładałem rok budowy i rok pracy z ekipą, z crew i robienie pierwszych takich demo filmów, różnych realizacji, które by dzięki tylko tego typu jakby pracy, to całe crew, czyli ten cały zespół mógłby opanować wszystkie niezbędne techniki i zapraszanie filmowców z Polski, żeby po prostu siedzieli, przyglądali się, jak takie filmy powstają, jak się robi i w trakcie tego drugiego roku szukanie właśnie szukanie kontaktów, żeby zacząć realizować jakieś prawdziwe filmy, czy powiedzmy część usług. To oczywiście tylko mówię o tym elemencie produkcyjnym, bo w trakcie ci członkowie crew i ten cały sprzęt, zakładałem, że będziemy budować właśnie zespół. Albo w tej wytwórni zaczniemy tworzyć małe grupy, jakieś osobne firmy z nami jakieś połączone, które by prowadziły już pewne praktyczne rozwiązania, jakieś techniczne szczegółów, które są też elementami tego studio, właśnie w celu rozwoju tego prowadzenia tej działalności badawczo-rozwojowej. I tak samo zakładałem, że nawiążemy współpracę
z Akademią Sztuk Pięknych, z Akademią, ze Szkołą Teatralną we Wrocławiu, z Politechniką Wrocławską. Ja zakładałem, że musi być konieczny związek z jakimiś uczelniami humanistycznymi, więc z dwoma uniwersytetami, które tam są, jeden prywatny, drugi państwowy. Ja widziałem taką, wiecie, takie miejsce takiej symbiozy właśnie nauki i techniki. Wyobrażałem sobie sztuki i technologii. Wyobrażałem sobie, że to będzie miejsce, które będzie otwarte do 4 rano, że będzie taki tam tygiel, prawda? Nauki ścisłej, sztuki i tak samo humanistyki. No, ale byłem zaskoczony tym, że te pieniądze oczywiście nie dostaliśmy tak od razu. Mieliśmy dostać w styczniu, dostaliśmy w końcu te pieniądze dopiero gdzieś we wrześniu, czy w lipcu, nie pamiętam, po pół roku. Sprzęt, który można było kupić, wiecie, przez trzy rozmowy telefoniczne i przez jeden czy dwa przekazy internetem pieniędzy, trwał chyba rok proces zakupu. Oczywiście tony papierów, tony jakichś, nie wiem, firmy, jacyś ludzie, eksperci, jak to kupić, jak zrobić taki przetarg, że muszą być przetargi i tak dalej. Wszystkie rzeczy, na przykład, żeśmy budowali taką olbrzymią cykloramę, ja to mogę wszystko na filmie wam pokazać, no ja to bym zrobił tak, jak zrobiłem w Stanach, że po prostu kupuje się parę maszyn do drewna, bierze się dwóch stolarzy. Zresztą ja zakładałem, że całe nasze crew, wszyscy, którzy tam pracują, będą pracować. Wszystko jedno, czy ktoś jest artystą, czy jest inżynierem, czy jest studentem, czy jest z administracji i tak dalej. No tak się pracuje w Stanach. Kupujemy maszyny, zamawiamy drewno, materiały i wszyscy to budujemy. Te rzeczy można zbudować w tydzień albo dwa tygodnie. Tutaj okazuje się, że to jest niemożliwe, trzeba zrobić przetarg, bo to jest duża suma pieniędzy, tak mi tłumaczono, materiały i tak dalej. Poza tym na to się składa jeszcze jakieś światło, jakaś elektryczność. To nie można osobno tego wszystkiego zrobić, ponieważ to jest jedna konstrukcja, to jest po prostu tak wielka, prawda, sprawa, że to musi być przetarg, to musi zrobić firma zewnętrzna. Czego ja o tym słyszałem? Wiecie, firmy zewnętrzne muszą robić. To ja w końcu zacząłem żartować, że mówię, czyli jak filmy będziemy robić, to też będziemy zamawiać jakiś film zewnętrzny te filmy, tak? Nie mogłem tego zrozumieć i do dzisiaj tego nie rozumiem. Sensu tego wszystkiego. W każdym razie, wiecie, tam był na przykład taki problem, że tam był azbest na ścianach. Azbest był, to była wielka hala zdjęciowa, gdzie ja zbadałem, moim zdaniem, nie wiem, czy to był azbest, no to było takie płótno dla mnie, takie płótno, wiecie, według mnie takie strażackie płótno, które niegdyś zostało tam założone w celu poprawienia akustyki tej sali zdjęciowej, które było pomalowane jakimiś kilkunastoma warstwami czarnej farby. I jak się dowiedziałem, że to płótno tam już jest, prawda, te ściany są mniej więcej już 30 lat co najmniej tam się odbywały się koncerty, wiecie, te kilkaset decybeli dźwięku i było tam 1,5-2 tysiące ludzi na różnych takich imprezach. To mówię, to jeszcze może, jak my będziemy mieć studio, to jeszcze zostawmy te na razie ściany, zbudujmy nasze studio, popracujmy, po dwóch latach pomyślimy, co z tym zrobić, jeżeli będziemy musieli zrobić jakiś większy remont. No, ale przedstawiono mi, nie, Zbyszek, no najpierw może ten remont zróbmy, to potem, wiesz, bo to przecież nie ma sensu. Ja mówię, jak ten remont będzie długo trwał? Więc te rozmowy były, powiedzmy, jakieś marcu 2010 roku. Ale powiedzieli, bardzo szybko możemy taki remont zrobić. No to ja zażądałem jakichś ekspertów, żeby mi powiedzieli, bo miałem podejrzenie, że to będzie, powiedziałem, jeżeli do augustu, do sierpnia, możemy zrobić ten remont, to się na to godzę. A tak to mówię, budujemy studio, a nie remont budynku. Więc eksperci stwierdzili, że absolutnie do sierpnia będzie ten remont zrobiony. No wiecie, ten remont trwał do sierpnia, ale roku następnego, czyli 11.
oczywiście wychodzę raz na przykład na korytarz i widzę łazienki, trzy łazienki, które sam powiedziałem, żeby zrobić, bo tam nie było łazienek. I mija 8 miesięcy, te trzy łazienki są budowane. Więc ja pytam tego kierownika robót, mówię, proszę pana, jak można takie coś, że to jest w 2 tygodnie te łazienki można było zrobić. A ten kierownik mówi, wie pan co, w tydzień mogliśmy zrobić te łazienki. No mówię, to jak się panu to opłaca robić? Mówi, proszę pana, my to jest gigantyczny przetarg. My wymieniamy dach, my wymieniamy azbest i tak dalej. I wie pan, i z przetargami w Polsce są związane pewne terminy. Nie można takiej roboty zrobić w miesiąc. My musimy to robić rok. Zaraz. No, a dlaczego nie opłaca się panu tego zrobić w miesiąc i mieć robić następną pracę? Nie, proszę pana, bo to by było pogwałcenie przetargu, przepisów i tak dalej. Więc ja, jak wy żyjecie? No, my mamy 10 robót w tym samym czasie. I każda już obejmuje ten rok i tak dalej. Nie mogłem zrozumieć takich nonsensów i wiecie, często się denerwowałem po prostu, prawda? No ale w końcu minęło 2 lata i jakoś tego studia nie widać. Budujemy, kupujemy, różne rzeczy sprowadzamy i w końcu zabrakło pieniędzy. No ja wiedziałem, że jeszcze kupę rzeczy żeśmy nie zakupili, na przykład zrobiliśmy światła i jak się dowiedziałem, że nie ma w ogóle pieniędzy na wypłat, na wypłaty dla młodych ludzi, szczególnie to mnie zdenerwowało, bo wiecie, tam są młodzi inżynierowie, prawda, założyli rodziny, ktoś się spodziewał dziecka, prawda, i nagle ludzie nie mają wypłaty, no to ja się zdenerwowałem trochę. I spytałem się tego dyrektora, jak może do takiej sytuacji w ogóle dojść? I gdzie te pieniądze? Bo przecież więcej miałem ogólne jakieś pojęcie, ile to może wszystko kosztować. No i się właśnie zaczęło, że pewnego dnia poprosiłem tego dyrektora. Powiedziałem, spytałem się go, mówię, Robercie, że ty kradniesz tu pieniądze. Tak wprost. No, on był oburzony. Ja mówię, to słuchaj, a powiedz mi, ile to wszystko kosztuje miesięcznie? To całe studio, to cały budynek. On powiedział, że nie wie. Ja powiedziałem, Robert, no ty jesteś dyrektorem tutaj 4 czy 5 lat i ty nie masz, powiedz mi, czy to jest 500 tysięcy na miesiąc, czy to jest 400, 300, jaki to jest range? On powiedział, no wiesz, ja się zajmuję sprawami bieżącymi. Te rzeczy to może księgowa wie, wiesz, wie. To ja mówię, słuchaj Robercie, to w takim razie ja chcę zobaczyć każdy rachunek od dnia, kiedy ja przyjechałem do tej wytwórni. Przynieś mi te wszystkie papiery, ja sobie sprawdzę, ja sobie sam obliczę, ile to kosztuje miesięcznie. No, on był taki trochę zaskoczony, my byliśmy w bardzo dobrej, wiecie, komitywie razem, prawda, gdyż on był poeta. Poetą był też, więc po prostu dużo żeśmy o takich rzeczach rozmawiali, ale to wzbudzało trochę moje podejrzenie, gdyż prosiłem go, żeby zostawał jednak do późnej nocy codziennie, tak długo jak z tego studia nie zbudujemy, dlatego że wydawało mi się, jak wszyscy tak znikają o 3:00, to są wolne weekendy, nikt nie pracuje. Ja sam z żoną żeśmy tam chodzili po tych pustych, po tym pustym budowli, nie myślałem, jaka to strata, prawda? Więc on właśnie, no nie mógł mi do tego odmówić. Ja zrobiłem przegląd tych dokumentów, przeznaczyłem jakieś 4 godziny ze 2 dni. Pomógł mi w tym zespół administracyjny, który tam pracował. I to rzeczywiście ci ludzie mi bardzo pomogli. Pani księgowa, pani sekretarka, jakaś pani zastępczyni księgowej, prawda? Ci ludzie zaczęli mi pokazywać różne umowy, różne rzeczy, ale ja to sam też trochę odkryłem. No i pamiętam w czasie, ja rzeczywiście obliczyłem, to był mój główny cel,
Ja sobie obliczyłem, ile ta wytwórnia mniej więcej miesięcznie. Wszystkie te koszta są w jakiej wysokości. No ale oczywiście tam odkryłem bardzo dużo lewych rzeczy, moim zdaniem na około 500 000. Wiedziałem, że to jest tylko czubek tej góry lodowej, jak to się mówi. I napisałem w tym momencie e-mail do pana ministra Zryskiego. Miałem jego prywatny e-mail, że proszę o spotkanie. Panie ministrze, uprzejmie proszę o spotkanie bez obecności pana Gawłowskiego. No chyba pan minister powinien zrozumieć, że może coś jest niedobrze, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc napisałem trochę dłuższy e-mail, gdzie zaznaczyłem, że myślę, że część mediów się na pewno bardzo zainteresuje tym, co tu się dzieje. No więc dostałem, proszę przyjechać w piątek i przyjechałem do Warszawy. No i miałem z ministrem półgodzinną rozmowę. To było moje pierwsze spotkanie z ministrem, gdzie po prostu pokazałem mu te takie po prostu wydruki, różne rzeczy, które ja znalazłem. I powiedziałem, że jestem nietolerancyjny do takich rzeczy. Opowiedziałem ministrowi, że trzykrotnie w życiu miałem taką historię, że po prostu miałem partnerów, jeden partner w Stanach Zjednoczonych, który nieźle nakradł pieniędzy. Potem powiedziałem, że miał drugiego takiego partnera w Niemczech. Ten w Stanach ukradł 800 tysięcy dolarów, ten w Niemczech 56 milionów marek. I powiedziałem, że znowu mnie spotyka taka sama rzecz w Polsce. Ja jestem nietolerancyjny do takich rzeczy. I proszę, powiedziałem, że moim zdaniem brakuje około, na naszą dalszą działalność brakuje nam około 1 800 000 zł. I proszę o pomoc, prawda? Minister zadał mi pytanie, czy ja nie chciałbym być dyrektorem. Jeżeli się okaże, prawda, czy nie chciałbym być dyrektorem, ja mówię, panie ministrze, ja muszę pracować z crew, ze swoim zespołem, po te 14 godzin, no tak się inaczej nie pracuje, inaczej się filmów nie robi. Ja nie mogę być też dyrektorem takiej instytucji przy tylu sprawach administracyjnych, biurokratycznych, bo to też jest 12 godzin na dobę. Tych rzeczy się nie da pogodzić, to musi być rozdział. Ja potrzebuję bardzo dobrego partnera. No więc minister powiedział, że oczywiście no, ja mu zgłaszam, zawiadamiam, prawda, o przestępstwie, więc on musi to przekazać do... przepraszam bardzo, ja zawsze, jak mówię publicznie, muszę popijać jakąś wodę. Że on to przekaże do wydziału kontroli swojej. Mówi, nie wiem, czym jest zajęty jego w tej chwili ten wydział kontroli, ale on zarządzi jak najszybciej kontrolę. I powiedział, żebym się nie martwił o pieniądze. Dziękuję stokrotnie. Żebym się nie martwił o pieniądze, że on ma jakiś specjalny fundusz, że to wszystko będzie rozwiązane. Dziękuję bardzo. No więc właściwie zadowolony z tej rozmowy wróciłem do Wrocławia. Chciałem zaznaczyć, że nigdy nie biorę pieniędzy na takie wyjazdy służbowe. No i przyjechałem i się spotkałem z panem Gawłowskim i powiedziałem, że panie Gawłowski, Robercie, powiedziałem, zostaw kluczyki od samochodu na stole. Pojedź do domu i proszę cię do 6 wieczorem napisz, podaj się do dymisji. Ja z tobą nie chcę więcej rozmawiać i no po prostu zjeżdżaj stąd. Jeszcze była dłuższa między nami, dosyć długa rozmowa. I w tym momencie pan Gawłowski nie skorzystał z mojej propozycji, tylko rozpoczął wojnę. Zaczął pracować do późnej nocy codziennie, nawet w weekendy. Ściągnął swoich kumpli, przyjaciół różnych i no wiecie, ja myślałem, że oni tam drą jakieś te papiery, bo ja powiedziałem, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone. Więc on się spodziewał pewnie jakiejś kontroli, zresztą może miał jakieś wewnętrzne informacje.
gdyż był bardzo, bardzo związany z panem Zdrojewskim. Dokładnie żona pana Gawłowskiego była bardzo blisko przyjaciółką żony pana Jasińskiego, który jest obecnym dyrektorem Teatru Lalek we Wrocławiu i był głównym takim audytorem, prawda, taki audytor, co roku musi składać sprawozdania, prawda, że tam cała ta działalność i te wszystkie rozliczenia są prawidłowe. To był najdroższy audytor instytucji kultury w Polsce. Brał 16 tysięcy za taki audyt, a audytor opery Teatru Narodowego bierze 8 tysięcy, a za Wawel 6 tysięcy. Właśnie ta nasza mała instytucja we Wrocławiu, ten audytor, to była najdroższa usługa. I dwie żony były bliskie przyjaciółki, ale trzecia żona to jest pani Basia Zdrojewska. W mojej obecności wielokrotnie pan Gawłowski dzwonił zawsze do pani Barbary Zdrojewskiej. Posyła kwiaty na urodziny, różne jakieś z innych imieniny, urodziny i przesyłał zawsze jakieś rzeczy do pana ministra przez Basię Zdrojewską. Ja mam na to dowód w postaci jednego e-mailu, który też przypadkowo do mnie przysłał. Także zainteresowane osoby mogą sobie zobaczyć ten e-mail. Tutaj mam. Więc po prostu był w bardzo bliskim związku. Proszę sobie teraz wyobrazić, co to znaczy dla człowieka, który ma tak, dwójkę dzieci, kupił żonie nowego Lexusa, mają willę, spłacają, zbudował świeże ogrodzenie za pieniądze niby Kongresu Kultury, który tam był w 12 roku. Takie oskarżenie. No wiadomo, że dla tej rodziny to musi być dosyć tragiczna sytuacja. Więc domyślam się, że do pana Zdrojewskiego dotarła teraz informacje prawdopodobnie przez trzy panie, jaki pan Rybczyński jest strasznym człowiekiem. Przede wszystkim, że ja piję alkohol codziennie. Ale ponoć przyszedł jakiś dziennikarz, żeby zrobić ze mną wywiad i prosił w sekretariacie, żeby było tak przed 12, bo słyszałem, że pan Rybczyński o 12 już jest nie w stanie. To, co buduje, co żeśmy budowali, jest przestarzałe przede wszystkim. Że to w ogóle nie pracuje. Że ja jestem specjalistą wyrzuconym z Ameryki, wyrzuconym z Niemiec, wyrzuconym z Nowego Sącza. Że namawiam wszystkich na projekty, które są nigdy nie do zrealizowania, że jestem takim właśnie specjalistą. Że po prostu wszystkich oszukałem, a jeszcze konstrukcje, które budujemy, że tam zawaliły się jakieś schody, no wiecie, tego typu opowiadania. Jest drugi człowiek, który w tych papierach, ja też bardzo to szybko znalazłem, nazywa się pan Lambros Ziota, który jest producentem filmowym. Bardzo wiele filmów wyprodukował. No i z tych papierów znalazłem, że pan Gawłowski przekazywał mu na przykład, powiedzmy, 140 tysięcy złotych. Na jego firmę jakieś 35 tysięcy złotych z wodociągów wrocławskich, na film, który my teoretycznie mogliśmy sami zrobić, no ale przekazuję na firmę inną. Czyli jakby ten mój koncept, że filmy w takiej wytwórni też powinny być zlecane zewnętrznym firmom, się zgadza. Więc ten pan Ziotarz też biegał po korytarzu i tam krzyczał, że już my niedługo tego cecha Rybczyńskiego z Wrocławia wyrzucimy. Żeby wyjaśnić teraz, dosyć ważna instytucja, to już sprawa. Pan Lambros był jedynym człowiekiem, który jeździł między Wrocławiem a Warszawą. I to bardzo często. Dlaczego? Dlatego, że w Polskiej Instytucji Sztuki Filmowej on jest jednym z takim, jest taka grupa zarządzająca PiS-em.
jest jednym z tych członków. I on te wiadomości o mnie, prawda, rozpowiadał w ciszy gabinetów do, przypuszczam, do pani Odorowicz, do pana Barta, który zarządza tam pieniędzmi i oczywiście do ludzi w ministerstwie. No i wiem, że bardzo dobrze zna pana Zryskiego. A jakie są stosunki między tym panem Jasińskim? Wiem, że rodzinami wyjeżdżali na urlopy z panem Gawłowskim, prawda, do Hiszpanii, w jakieś inne miejsca. Nie wiem, jaki jest związek z panem Zdrojewskim, ale przypuszczam, że ten pan Jasiński, który oczywiście podpisywał te wszystkie rzeczy w roku 10, 11, że są trefne, prawda, też przypuszczam, ma jakieś związki. Także jestem przekonany, że od ministra Zdrojewskiego dochodziły bardzo negatywne wieści na mój temat i po prostu pan Zdrojewski wierzył tym ludziom. No dobrze, ale teraz co się stało z tą moim zawiadomieniem? Przyjeżdża pani Edyta Zbruk, która powiedziała mi z Warszawy, kontrolerka, pracownica wewnętrznego Wydziału Kontroli Ministerstwa Kultury. I pani Edyta powiedziała, że ona została odwołana z Gdańska, gdzie jest jakaś olbrzymia afera i że oni tam pracują od jakiegoś dłuższego czasu nad tą aferą. Nie wiem, jaka to jest afera, bo do dzisiaj coś chyba nie słychać, żeby coś w Gdańsku było. Chociaż ona została odwołana i miała przyjechać na 3 dni. Ona się szybko chyba zorientowała, kto jest kim w tej wytwórni, bo ona do mnie przychodziła, zadawała mi dużo pytań i dużo mi rzeczy opowiadała, że tutaj ona straszne rzeczy znajduje. Powiedziałem, że zadzwoniła do swojego szefa, że musi tutaj dłużej zostać. I została 13 dni. Wiecie, dla mnie to była taka wzorowa urzędniczka, gdyż ona brała dokumenty i pracowała w hotelu codziennie do późnego wieczoru, a nawet na weekend brała i pracowała w hotelu. Jak już zakończyła te swoje badania, powiedziała, że ona ma tylko uprawnienia do sprawdzania umów cywilnoprawnych za jeden rok, za rok 2011. Nie mogła nic innego sprawdzać, ale tylko w tych umowach znalazła po prostu takie rzeczy, że jak wyjeżdżała, powiedziała mi, no panie Zbyszku, ja będę to oczywiście rekomendowała o przekazanie do prokuratury. Wzięła ze sobą, nie jak zawsze mówiła mi, że brała jakąś torbę, no zamówiła przez kuriera dostawę różnych kopii dokumentów. No i co się stało wtedy? No, wiecie, kończyła się moja umowa. Ja miałem umowę zawartą na 20 miesięcy. No i ja powiedziałem, że nie chcę przedłużenia, ja nie chcę podpisać z takim człowiekiem, przedłużyć takiej umowy. Napisałem list do ministerstwa, że ja czekam na wyjaśnienie tej sprawy i w zależności od jak się dalej potoczy, że ja oferuję swoją pracę bezumowną. Bezumownie, prawda? No ale od tego momentu jest cisza. Minister nie odpowiada na moje różne e-maile. Napisałem na przykład taki pewnego dnia e-mail, wiecie, mieliśmy tam różne wizyty. Przyjechała ambasador Indii. No nie mówię o tym, wiecie, że gdyby gdzieś w takiej Ameryce, do jakiejkolwiek instytucji przyjechał ambasador Indii, to raczej by wszyscy tam zrobili wszystko, co mogą. To jest gigantyczne państwo, gigantyczny kraj, prawda, i tego typu kontakty mają naprawdę olbrzymią wartość. To była już druga wizyta z Bollywood. Więc ja napisałem do pana ministra, mówię tak, no panie ministrze, gram już 2 miesiące, czy już nie pamiętam, ile to było, prawda, taką dosyć dla mnie niemiłą rolę takiego samozwańczego wataszki. No ale co mam odpowiedzieć, panie ministrze, jak mnie spyta telewizja wrocławska, bo też były tam takie, telewizja filmowała tą wizytę i mi zadają pytanie, kim ja jestem w ogóle w tym studio. Albo co mam zrobić, jak mnie policja zaaresztuje, gdyż oczywiście ja miałem zakaz pracy w tym swoim studio ze swoją ekipą, który ja ignorowałem. Pan Gawłowski się jakoś nie odważył mnie wyrzucić z budynku. No ale cisza, się nic nie dzieje długo.
Nie mamy pieniędzy oczywiście, mijają miesiące. Minister obiecał te środki, no ale te środki dopiero przyszły długo, długo późno. Ja doszedłem do takiego momentu, że chciałem się spakować i wyjechać. To dla mnie bardzo ciężki okres. Dochodzą do mnie właśnie rzeczy jakby z miasta, z Wrocławia, co ludzie mówią. Więc z żoną rozmawiam, że to czas się pakować. No ale parę osób mnie przekonało, między innymi prezydent Dutkiewicz mnie przekonał. I żona mnie też namówiła, żebym jednak nie rezygnował. No więc jakoś nie będąc zatrudniony, dalej będąc jakby odsunięty od tego, postanowiłem sam policzyć pieniądze, ile potrzebujemy dalej. Pojechałem, spotkałem się z panem Odorowicz, pojechałem do Warszawy. No i znowuż doszło do spotkania z ministrem. Gdzie no powiedziałem trochę o tej sytuacji. Pan minister powiedział, że no tak, bardzo panu dziękuję. Te wszystkie informacje się potwierdziły. Zarządzam drugą kontrolę. No dobrze. Ta druga kontrola była po 8 miesiącach, ale tego samego roku. Nie bardzo rozumiem, dlaczego na przykład nie jeszcze nowego roku i tak dalej. Po tych wszystkich informacjach wydaje mi się, że pan minister powinien jakiś zarządzić porządny nadzór nad rzeczami, które się tam dzieją. Przysłał natomiast takiego PO, pana Dąbrowskiego, człowieka, który jest montażystą wideo, człowieka, który no, nie jest zorientowany, nie był zorientowany ani w sprawach prawda, finansowych, administracyjnych. Ten człowiek był przerażony tą sytuacją. Ja często, no wiecie, miałem takie naprawdę sytuacje zupełnego załamania. No dobra, czas, wiecie, szybko leci, prawda? Przychodzi w końcu nowy dyrektor, którego mianuje pan minister. Pan Banasiak się nazywa, obecny dyrektor CETY. Ja się z nim spotkałem pierwszego dnia, mówię, panie dyrektorze, ja panu oferuję dowolną ilość czasu, prawda, jestem gotowy panu wprowadzić wszystkie tajniki robienia efektów specjalnych w filmach, prawda, całą porozmawiać o wszystkich rzeczach. Oczywiście on był doskonale poinformowany przez ministra o sytuacji z tym panem Gawłowskim. W trakcie, kiedy on przyjeżdża, jest ta kontrola, bo to mija 8 miesięcy od tej poprzedniej kontroli, z tym, że ja muszę wam powiedzieć, że jestem codziennie w tej wytwórni, ja nie wiedziałem w ogóle, że ta pani Edyta Zbruk jeszcze raz przyjechała i że była ta kontrola wykonywana. Nie wiem, robiła to gdzieś na górze w administracji w bardzo jakiś dyskretny sposób, gdyż ja nie spotkałem się po prostu z tą panią w tym czasie. Pan Banasiak nie poświęcił mi nawet jednej minuty przez okres 11 miesięcy, czyli nie tylko 10 miesięcy do momentu wyrzucenia mnie z tej CETY w końcu. Mimo że ile razy go spotkałem, mówiłem, no Robert, bo szybko mi zaproponował, żebyśmy przeszli na ty. No Robert, no kiedy porozmawiamy, wiesz, zmieniał temat. Nie zadał mi jednego pytania na temat, o co to chodzi w tym studio i tak dalej. Doszło na początku jego pobytu, doszło do w końcu otwarcia jakby tego studia. Dlaczego to otwarcie nastąpiło? Dlatego, no, że te pieniądze PiS-u, no, prawda, były na dwuletni okres i trzeba było się z tego jakby rozliczyć. Ponieważ nie można było się z tych pieniędzy rozliczyć, przedłużono o pół roku to rozliczenie. No ale niekoniecznie zamknięcie projektu. Ja sobie myślę, no tak, no nie zbudowaliśmy jeszcze, nie skończyliśmy tego wszystkiego robić. No ale dobra, zróbmy coś. Oczywiście doszło do nakręcenia pierwszych zdjęć. Zaznaczam, już w tym momencie mija prawie 3 lata. Były to dwa pierwsze testy.
które udowodniły, że cały system działa, wszystko działa. Tylko że to po prostu kalibracja takiego sprzętu wymaga teraz, no, po zrobieniu testów trzeba po prostu znaleźć jakieś słabe punkty, prawda, czy żeby to naprawić. Ale niemniej zrobiliśmy takie dwa filmy, odbyło się otwarcie szumne, pan minister przyjechał. Mimo, że do dzisiaj, jak się, ja później się dowiedziałem, do dzisiaj właściwie do tego budynku nie wolno wchodzić, bo to jest nadal nieodebrany prac budowy. I według przepisów wszyscy powinni być w kaskach. Pamiętam, jak była taka jedna komisja, kiedy komisja chyba straży pożarnej i tak dalej, nie wiem, mieliśmy zarządzenie takie właśnie dyrekcji, że wszyscy mają opuścić. Trzy dni było wynoszone wszystko ze studia, żeby stworzyć wrażenia, że w tym studiu nie ma pracy. A wszyscy członkowie mieli po prostu, no, albo być dyskretnie gdzieś poza studiem, a jeżeli ktoś, to w ogóle w kaskach. No, no ta komisja się odbyła, nie przyjęła ze względu na jakiś braku zabezpieczeń pożarowych i tak dalej. Nie znam szczegółów nawet. I o ile dowiedziałem się teraz na procesie, obecny dyrektor techniczny, bo my się spotykamy co pewien czas w sądzie pracy, potwierdził, że do dzisiaj nie ma zgody tych instytucji od przepisów pożarowych i tak dalej. Więc technicznie do dzisiaj właściwie tam nie można prowadzić żadnej działalności. No ale wiadomo, że tego typu przepisy są lekceważone. No dobrze, muszę wrócić się teraz do sprawy. Aha, i co się dzieje? Ja się wielokrotnie starałem spotkać, prosiłem o spotkanie z ministrem Zdrojewskim, gdy zauważyłem, że to pan Banasiak, obecny dyrektor, no, nie bardzo jest zainteresowany tym studiem. Wezwał mnie kiedyś do pokoju swojego i przedstawił mi, co on chce zrobić w tym studiu, w tym całej wytwórni. No i przedstawił mi plan, że wiecie, jest taka tam fantastyczna sala do zgrań dźwiękowych, zbudowana w latach chyba jakichś 70-tych, 80-tych, z bardzo dobrą akustyką. Wiecie, jak się robi końcowe zgranie dźwięku filmu, trzeba oglądać film w dużej przestrzeni. Takie miejsce jak sala kinowa. I trzeba widzieć obraz na dużym ekranie, bo wtedy widać wszystkie szczegóły. I musi być odpowiednia akustyka, prawda? Więc bardzo dobrze zbudowano tam taką salę do zgrań. Ona była już w złym stanie, w sensie, że tam jakaś kanalizacja pod spodem była niedobra, trzeba to tylko odświeżyć. No ale pan Banasiak przedstawił mi projekt już narysowany przez jakieś biuro architektoniczne, że tą salę przebudujemy na kino dla niepełnosprawnych. Znaczy, jest dosyć dużo kin we Wrocławiu. Jest tam, prawda, wielki Helios, którą prowadzi pan Dudek. Nie ma tam za dużo jednak, dużo sal jest pustych. No ale mamy jeszcze drugą halę zdjęciową, taką trochę mniejszą. I ja w tej hali widziałem, jak już zbudujemy to studio, to tam zbudujemy inne zupełnie wielki taki specjalny blue screen do fotografii koni, na przykład jakichś pojazdów. No ale w tej drugiej sali też będzie kino. Według pomysłu pana Banasiaka. Będzie nie tylko kino, ale będzie jednocześnie sala na festiwale, na różne imprezy, jednocześnie sala wynajmowana dla zdjęć filmowych. Taki dowód zupełnej niezrozumienia, na czym polega ten zawód i ten przemysł. No bo wiecie, hala zdjęciowa do zdjęć to nie może być czymś innym, bo tam muszą być instalacje do świateł, do dźwięku, do różnych rzeczy, prawda? To nie można zrobić takiego omnibusa. W innej części powstanie Muzeum Kinematografii, a jeszcze w innej części budynku startup dla biznesu. Wiecie, jak ja słyszę to słowo startupy dla biznesu, to jest największa w Europie korupcja właśnie na różnych startupach dla biznesów. To mam takie uczulenie, bo sam dużo na ten temat wiem. I wiecie, no, mnie to zaskoczyło, że 5 instytucji w jedną instytucję. Że kiedyś jak to działało jako studio filmowe,
WFF to były jeszcze takie cztery kopuły i to było bardzo mało miejsca. Teraz już te kopuły ta wytwórnia straciła, to przeszło na Muzeum Narodowe. I jeżeli mamy mówić poważnie o takiej instytucji, to nawet w tym budynku byłoby trochę za mało miejsca. No ale ponieważ pan Banasiak ze mną nigdy nie chciał porozmawiać, on mówi, no a po co tyle miejsca, po co tyle wolnego miejsca, prawda? No więc mi chociaż zależało, żeby tą salę uratować, więc pan Banasiak napisał mi takie całe pismo, żebym ja powiedział, dlaczego ja się nie zgadzam, no to powiedział w postaci notatki służbowej, żebym mu odpisał. No to odpisałem, że jest przeciwko. No wiecie, istotne, co jest istotne, nie układała się między nami współpraca i było jasne, że człowiek, który ma zarządzać instytucją kultury, kiedy nie wymieniliśmy jednego zdania na temat, nie wiem, teatru, literatury, filmu, sztuki, czy w ogóle tego, co my mamy tam robić, prawda, no nie będzie to dobra współpraca. No i przyjechał pewnego dnia minister. To było moje ostatnie widzenie z panem ministrem. I sam myślę, co ja temu ministrowi, wiem, że będzie miał bardzo mało czasu, no co ja mogę mu pokazać. I ja przygotowałem taką małą demonstrację właśnie na temat tej technologii, bo ta sprawa była totalnie nieruszona. Moich pobytów w Japonii, pokazałem mu trochę zdjęć, kogo ja tam znam, jak byłem przyjmowany i chciałem jakby trochę o tym porozmawiać, no ale niestety jakoś to nie spotkało się ze specjalnym zainteresowaniem pana ministra. Powiedziałem mu też w trakcie tej rozmowy, pokazałem mu, że sam zakończyłem taki duży scenariusz filmu i że może, mam takie marzenie, że może ten film też w tej wytwórni zrobię. Od tego się zaczęła rozmowa. Ale wiecie, ja ten film chciałem, to jest taki dziwny pomysł, to jest takie moje, myślałem, takie dzieło życia, wiecie, film, który chciałem sam sfinansować. Chodzi o 16 milionów dolarów, więc po prostu nie wiedziałem, że to jest takie bardzo realne, że może mi się to uda gdzieś te pieniądze na świecie załatwić. Ale powiedziałem, że mam taki życiowy plan. I pan minister powiedział w tym momencie, o, takie coś to musi pan gdzieś na zewnątrz zrobić. Bo wie pan, bo tu nie będziemy robić żadnych komercyjnych produkcji. Bo powiedział, nie będziemy robić konkurencji Alverni i ATM i innym podmiotom zajmującym się tym w naszym kraju. Wiecie, pamiętam to słowo podmiot, bo dla mnie podmiot i produkcja filmowa jakoś nie bardzo pasuje. W moich czasach tak się nigdy nie mówiło o studiach czy produkcjach filmowych. Znaczy w moich czasach byłem w Polsce, prawda? No wiecie, ja trochę w tym momencie zgłupiałem. Ale kończyliśmy to spotkanie. Pan minister obiecał, że za miesiąc będziemy kontynuować, że przyjedzie za miesiąc. Nawet wychodząc, ja jeszcze tak złapałem ministra za rękę, mówię, panie ministrze, ja będę czekał, że przyjedzie pan tak. No i co? Minął półtora miesiąca, pan minister nie przyjechał, a do mnie zaczęło dochodzić coraz więcej głosów o tym, prawda, jakie to straszne tutaj rzeczy się dzieją. I ja zażądałem po tym, rozmowy w ministerstwie, Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Zadzwoniłem znowuż do pani Odorowicz. Poprosiłem, żeby ktoś był z ministerstwa w czasie tej rozmowy. Ja przyjechałem i złożyłem takie pismo, że przede wszystkim proszę o jednoznaczne określenie, co to studio ma robić. Czy się ma zajmować, powtórzyłem te wszystkie rzeczy, edukacją, rozwojem, prawda, i badaniami, i produkcją filmową, komercyjnych filmów, czy nie? Muszę wytłumaczyć, dlaczego ten element tej komercyjnej produkcji jest dla mnie istotny. Dlatego, że ja w tym swoim planie wiedziałem, jeżeli my będziemy instytucją, która jest na garnuszku państwowym, to nic z tej instytucji nie będzie.
Ja traktowałem te pieniądze, że to jest po prostu pomoc państwa na zorganizowanie czegoś takiego, ale potem to się musi sam utrzymywać. To nie będzie pracowało, to nie ma żadnej szansy. Zespołem na przykład moim, programistów i tego powiedzmy tym inżynierskim całym kraju, ja mówiłem, słuchajcie, ja myślę, że za 2 lata możemy mieć 10 milionów, to raczej tak myślałem, że o wiele więcej można mieć dochodu, naszych dochodów i sprawdziłem, że instytucja kultury ma taki statut w Polsce, że te pieniądze nie są zwracane ani do Skarbu Państwa, ani do ministerstwa, tylko zostają wewnątrz wytwórni. I te pieniądze mogą być rozdysponowane na dalszy rozwój i wśród pracujących ludzi dla wszystkich członków takiego zespołu. Ja powiedziałem, jesteście programistami, policzcie sobie, jeżeli my będziemy zostawiać na przykład 50% na dalsze inwestowanie w technologię, co to znaczy 5 milionów na waszą grupę, która się składa z 30 osób. Zawsze podkreślałem też, że dyrekcja nie może brać udziału w tych profitach i powiedziałem, zawsze mówiłem, że mi się bardzo podoba. Słuchajcie, tam pracują ludzie, którzy są, mają PhD, prawda, są jakimiś doktorami, czy mają wyższą edukację i oni są na pensjach powiedzmy 3-4 tysiące złotych. To naprawdę przy takiej specjalizacji to są bardzo małe wynagrodzenia. Więc ja wiedziałem, że to się rozpadnie, jeżeli ludzie nie będą mieć motywacji finansowej. Więc to była istotna sprawa. Poza tym, wiecie, w Polsce nie ma innych produkcji. Wszystkie to są produkcje komercyjne. Zresztą w naszym statucie podpisanym przez ministra na początku maja tego roku jest napisane dokładnie to, co wam mówię, te 3 punkty. Więc dlatego ja byłem tak tym zaskoczony tym stwierdzeniem ministra, tym oświadczeniem ministra. Dzisiaj dla wyjaśnienia pan Banasia, który był świadkiem tej rozmowy i sam pan minister zaprzeczają, że taką rzecz powiedział. No ale dla mnie to była tak ważna sprawa, ja rozmawiałem ze członkami KRU, z wszystkimi i dlatego się zwróciłem, dlatego pojechałem do tej Warszawy. No i na tym spotkaniu dałem właśnie takie pismo. Była obecna pani Odorowicz, była obecna pani Stolarczyk-Lang z ministerstwa i był obecny pan Bart. Jerzy Bart, który jest wicedyrektorem PiS-u i on zarządza pieniędzmi. Zażądałem na tej rozmowie, że sprawa pana Gawłowskiego ma być podana do prokuratury. Powiedziałem, że żądam publicznego wyjaśnienia, dlaczego jest co najmniej 2-letnie opóźnienie realizacji tego studia. Powiedziałem, że po prostu czarny PR, który jest rozwijany wokół tego projektu wobec mojej osoby, jest po prostu rzeczą, którą ja po prostu będę walczył z tym, że ja to upubliczniam. Że ja po prostu zacznę o tym mówić publicznie. Co jeszcze? Zażądałem, żeby raz na miesiąc przyjeżdżał ktoś, jakiś rewizor do Wrocławia z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej albo z ministerstwa i sprawdzał, co się dzieje od strony finansowej i merytorycznej tej instytucji. Zaproponowałem też, aby zorganizować komisję, że ktoś ma jakieś wątpliwości co do sensu tego studia i tego, co tam powstało. Zaproponowałem, żeby zaprosić przedstawicieli polskiego środowiska filmowego, no ludzi, których zaproponowałem i ludzi też z Zachodu. I tutaj dałem parę propozycji ludzi, prawda, Douglas Trumbull, który jest moim dobrym znajomym, to jest twórca, powiedzmy 2001, Odyssey Kubricka, potem Blade Runner, pana Kafno, który stworzył High Definition właściwie w Europie. Jest w Tamed Television. Właśnie ludzi z Japonii, którzy prowadzili ten rozwój elektroniki. Paula Vlacho ze Stanów Zjednoczonych. 5 Oscarów. Ja zaproponowałem takich ludzi. Nawet zaproponowałem Umberto Eco, który zna ten mój koncept i kiedyś mnie zaprosił do Luwru, abyśmy o tym rozmawiali. To jest... Ja to nazywam, wiecie, studio ideale.
jakby wzorując się na takiej renesansowej idei, gdzie la città ideale, tych miast takich. Dla mnie to są jedno z największych osiągnięcia w historii sztuki i myśli europejskiej, prawda? Ta wizja tych ludzi w XV wieku, którzy właściwie stworzyli to, tego typu rzeczy, taki environment, w którym my dzisiaj żyjemy. No i co? I na koniec tej rozmowy ja powiedziałem do tych trzech osób, że no słuchajcie, no paradoksem jest to, że mamy jednego szefa, więc te decyzje i tak muszą trafić do ministra Zdrojskiego. No i przypuszczam, trafiły. Ja wróciłem do Wrocławia i miałem spotkanie z takim salonem profesora Dudka, z członkami tego salonu. To jest, nie wiem, czy państwo znają, to jest taka szlachetna organizacja. Członkowie się spotykają raz chyba na 2 tygodnie. To są profesorowie uczelni, jakaś taka powiedzmy elita wrocławska. To już ma tradycję kilkunastu lat, nie wiem, może 20 nawet. I oni mnie kiedy zaprosili, jak ja przyjechałem do Wrocławia, ja mówiłem o planach. Więc teraz oni chcieli się ze mną spotkać już w tym studio zbudowanym, po 3 latach, jak to studio powstało. Ten termin tego spotkania żeśmy ustalali jeszcze wiosną, przed wakacjami. Więc akurat po tym moim powrocie z Warszawy akurat się zbliżał ten termin, więc rzeczywiście zrobiliśmy takie spotkanie. To jest gdzieś jakiś montaż, z tego jest na internecie. Ja tam przedstawiłem wszystko, cośmy zrobili, prawda, przedstawiłem różne szczegóły techniczne, ale powiedziałem też o tych rzeczach, które się tu działy i powiedziałem też o dyrekcji, która nie jest w ogóle zaangażowana w rozwój, nie jestem zainteresowana. I to spotkanie się skończyło w piątek, 4 października chyba, nie, 7 października czy 6 października tego roku. O jakieś 11 w nocy. Pan Banasiak ma teraz do dyspozycji sobotę i niedzielę. Ponieważ ja powiedziałem publicznie o tej sprawie, w poniedziałek podaję sprawę do prokuratury, a ja zostaję z żoną wezwany następnego dnia we wtorek, gdyż jeszcze potrzebowali trochę chyba przygotować tych trochę prawnych papierów. Zostaję wezwany do gabinetu i prawda, zostaje wyrzucony z pracy żona i ja. Mamy 15 minut na opuszczenie budynku. Przypomniałem sobie od razu scenę, jak profesor Karpiński, proszę nie myśleć, że się porównuje do pana Karpińskiego, ale też dostał 15 minut, z tym, że jeszcze było 2 z karabinami przy nim. No cóż, wiecie, w tym budynku jest, jak żeśmy się pakowali teraz, to 5 ciężarówek żeśmy wywieźli naszych rzeczy, książek, mebli, narzędzi, materiałów różnych, sprzętu. No i się zaczęło. W sobotę wieczorem były Fakty Wrocławskie. To jest taki program telewizji wrocławskiej, gdzie było specjalne wydanie o godzinie 8 wieczorem, kiedy minister Zdrojewski właśnie miał się wypowiedzieć na temat, co się dzieje w CETA, bo to nasza instytucja się nazywa CETA, Centrum Technologii Audiowizualnych. No i ku mojemu największemu zdziwieniu minister Zdrojewski, prawda, mówi, że ja byłem odpowiedzialny za, prawda, te sprawy różne finansowe, że są jakieś kontrole wewnętrzne, które potwierdzają moje... Ja ponoszę za to odpowiedzialność. Powiedział, że zawiodłem zupełnie, prawda, od strony na przykład edukacji, że straciliśmy kolejny rok. No, ja tydzień właśnie po moim wyrzuceniu mieliśmy rozpocząć systematyczne, cotygodniowe zajęcia ze studentami Akademii Sztuk Pięknych. Był opracowany harmonogram też jeszcze na przed wakacjami. Było to w harmonogramie uczelni.
miesiąc po tym, w listopadzie, miała przyjechać pierwsza grupa studentów z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Też to było umówione przed wakacjami. Ta szkoła dostała nawet specjalny fund na to, prawda, bo to tygodniowy przyjazd studentów na hotel, na podróż i tak dalej. Więc słucham, wiecie, tego, co ten minister mówi i po prostu ja sam zdębiałem. Nie rozumiem, z jakiego powodu. No i się zaczęło to, co jest tą taką, teraz to jest określane, wojna, prawda, między mną a ministrem kultury. On udzielił trzech wywiadów w gazetach, trzech wywiadów telewizyjnych, czy po prostu, wiecie, wylewa na mnie minister kultury po prostu wiadro pomyj, albo gnojówki, jak nie wiem, jak to nazwać. Na 45-lecie mojej nie, 400-lecie pracy zawodowej dostałem niezły prezent w Polsce. Co ja mogłem zrobić w tej sytuacji? No, oczywiście jedyne postępowanie jest droga sądowa, więc wystąpiłem do, prawda, przede wszystkim do sądu pracy przeciwko temu wyrzuceniu. No, sędzina powiedziała w pierwszym dniu, że no wie pan, panie Rybczyński, przepisy są takie pracy, prawda, pan był, ma pan nad sobą dyrektora, no dyrektor zawsze może zwolnić pracownika. No wiem. No ale mówię, że ja chcę po prostu ujawnić to wszystko, chcę, żeby to do jakiejś świadomości publicznej dotarło, co tu się wydarzyło. Złożyłem też cztery o zniesławienia, cztery procesy o zniesławienia przeciwko ministremu Zdrojewskiemu w Warszawie za te wszystkie wywiady. I tak samo we Wrocławiu, taką jeszcze osobny wywiad, który ten proces się dzisiaj rozpoczął we Wrocławiu. No właśnie tam byłem, żeśmy przyjechali tutaj do Warszawy. Przeciwko pismu Wprost, które na zamówienie, mamy na to dowód, że to było specjalnie ten artykuł o mnie był spreparowany, bardzo negatywny. I jeszcze przeciwko panu Banasiakowi, który też takie oświadczenia wydał. I zgłosiłem do prokuratury fakt tego przeciwko ministrowi Zdrojewskiemu i przeciwko panu Banasiakowi za fakt ukrywania tych malwersacji. Dlaczego i jakie ma podstawy, że one są ukrywane? Otóż jest w posiadaniu papieru w wyniku tej pierwszej komisji tej pani Edyty Zbruk. To jest kwiecień 2012 rok, gdzie ta pani, tak jak mi powiedziała, że ona przekaże do prokuratury, pisze w tym piśmie, prawda, jej wnioski są, gdzie stwierdza na końcu, że my nie mamy, prawda, nasz wydział nie ma wszystkich narzędzi do prowadzenia przesłuchań pod przysięgą czy tak dalej, prawda, całego śledztwa, ale zebrany materiał jest wystarczający do przekazania do prokuratury. We wnioskach końcowych przekazać sprawę do prokuratury pana Gawłowskiego, zwolnić z pracy pana Gawłowskiego i zrobić jeszcze, kontynuować tą kontrolę w większym zakresie. I w tym momencie pan minister Zdrojewski powinien to zrobić. Ale pan minister uznał, że polecenia jego wewnętrznego pracownika, prawda, Wydziału Kontroli, po prostu nie wiem, jakie miał powody, żeby zarządzić właśnie kontrolę po 8 miesiącach tego samego roku, 2011 roku, rozszerzoną o 6 miesięcy właśnie tego okresu, kiedy ta pani robiła tą pierwszą kontrolę. Nie rozumiem, dlaczego nie zarządził kontroli roku wcześniej, gdzie tam była największa defraudacja tych pieniędzy. I po tej końcowej kontroli, prawda, która była już w roku 13, w styczniu, to jest ta kontrola, kiedy ja tej pani nie widziałem wewnątrz wytwórni. W końcu te papiery są zrobione w maju, jest wniosek pokontrolny, w końcu są we wrześniu.
czy w sierpniu, czy we wrześniu przychodzą już wnioski pokontrolne, gdzie na końcu tego dokumentu jest pan minister Zdrojewski, zaleca dyrektorowi obecnemu, panu Banasiakowi, poza wprowadzeniem różnych tam, wiecie, takich czysto biurokratycznych rzeczy, jak właściwego obrotu dokumentów i tak dalej, na końcu zaleca, że wszystkie zaginione umowy i rachunki, a zdaje się, że tych umów i rachunków jest na ponad 1 000 000 zł, proszę otworzyć w celu dokonania rozliczenia. Nie ma natomiast, proszę przekazać do prokuratury tę sprawę. Więc moim zdaniem to jest dowód, to jest prawda dowód, że ta sprawa była i miała być zamieszana pod dywan. Fakt, że po 500 iluś dniach, prawda, od tej pierwszej kontroli, ja to mówię publicznie, następnego dnia to jest podane do prokuratury, ja jestem wyrzucony na zbity pysk, chyba raczej jest dowodem jakiejś po prostu zemsty pana ministra. Bo oczywiście tej decyzji nie zrobił sam pan Banasiak. Dobrze, ja teraz chciałbym taki trochę mały komentarz. Załóżmy, że to, co ja robiłem, było niedobre, prawda, za coś ponoszę winę, to wydaje mi się, że jeżeli państwo podjęło taką decyzję organa, prawda, władzy, że tyle pieniędzy przeznaczamy, chciałem wam powiedzieć, że do dzisiaj w tym budynku, ten budynek, na tą wytwórnię przyszło około 26 milionów złotych. Więc jeżeli są takie pieniądze wydane, powiedzmy tylko na ten projekt wewnątrz tego budynku, ale ten cały budynek miał zająć rozwój tego projektu, prawda? Na sam ten projekt, przypuszczam, trudno mi otworzyć wszystkie przekazy pieniężne, ale myślę, że to jest około 10 milionów. Czyli w sumie są te pieniądze, które ja jakby sobie wyobrażałem. No tak, ale tylko to jest 4 lata, a nie 2 lata. I te pieniądze w większości zostały totalnie nieekonomicznie wydane. Ja uważam, w mojej opinii, 50% tych pieniędzy na to studio to jest tak jakby po prostu wyrzucić przez okno i spalić, prawda? To jest totalne nieekonomiczne myślenie, traktowanie urzędnicy pracy tego, jak to można wszystko sprawnie, szybko zrobić i tak dalej. Więc przeczekajcie, bo tutaj gubię się trochę, ale no, załóżmy tą wersję, prawda, że ten projekt nie miał sensu, że tak dalej, no to chyba przed taką decyzją ja powinien być wezwany na jakąś rozmowę. Albo powinien jakieś pismo dostać, prawda? Jakieś pismo, proszę pana, no chyba nawet przepisy pracy w Polsce są takie, że przed zwolnieniem kogoś trzeba chyba jakieś ostrzeżenie dać. Ostrzeżenie, prawda, żebym się ustosunkował do jakichś zarzutów. Prawda? To się stało, wiecie, no w taki sposób. Ja to powiedziałem publicznie, prawda, zostaję za to po prostu wyrzucony na zbity pysk. Pomijam, no nie wypada mi o sobie mówić za dobrze, także nie pominę to, no ale wiecie, to jest po prostu, nie spotkało mnie w życiu coś takiego, na całym świecie. Nawet w tych najgorszych czasach w Polsce, no nie przeżyłem takiej sprawy, prawda? Także jest to dla mnie dowód po prostu totalnego nadużycia władzy. Dowód nieliczenia się absolutnie z pieniędzmi publicznymi. Brak totalnego nadzoru, prawda? Na zasadzie jakiejś kumplowski układu, bo ja sobie nie wyobrażam, że można przesyłać 26 milionów złotych bez kontroli żadnej, tak naprawdę. Może to, nie wiem, w skali kraju, może to jakaś mała sprawa, wiecie, no ale z mojej perspektywy to jest gigantyczna po prostu strata. Jak to połączę z tym brakiem zainteresowania, jak to połączę na przykład, wiecie, z taką sprawą w tej chwili, bo co ja robię z moją żoną? My od samego początku żeśmy upublicznili wszystkie dokumenty. To jest na internecie.
na Facebooku, na internecie. Są dwie strony, gdzieśmy to upublicznili. Posyłamy te dokumenty właściwie pod kilkaset adresów wszystkich głównych mediów, dziennikarzy w Polsce, prasy. I wiecie, co mnie dziwi? Że w Polsce nie ma jednego dziennikarza. No, są dwa takie wyjątki, może ludzi, którzy się trochę tym zajmieli, że ta sprawa nikogo nie interesuje. Nie wiem, jakiś młody człowiek, który chce karierę zrobić. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest sprawa, wiecie, no, przez to, że ja mam tego Oscara, to nie jest moja jedyna nagroda, no ale jednak to jest bardzo medialne, prawda? I sam fucking ministra i jakichś nowych technologii, że dla nikogo to nie jest ciekawe w tym kraju. Wiecie, co ja myślę? To jest wielki grajdoł. Grajdoł, tak. Bo tak nikogo nie interesuje. Ja jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Ja mogę następnego dnia wsiąść samolot. Ja pana zapewniam, państwa, że ja siedzę tu tylko po to, żeby naprawdę coś w tym kraju zmienić. Ale nie ma siły, że ja na to został. Już miałem wiele różnych tutaj propozycji. Ja po prostu uważam, że w tym kraju, w tym stanie, nic tu się nie da zrobić. Tu się zrobi takie średnie, małe rzeczy. Wie pan, jak ja poznaję tu system, słyszę o tym polskim grafenie. Wie pan, to jest komedia. Nikt nie znaje, co to znaczy wprowadzić coś nowego na świat, nową technologię. Co to znaczy sprawy prawne, patentowe. Ile to trzeba mieć pieniędzy na to? Żeby wprowadzić, wie pan, gdyby to był mój produkt nowy, na to trzeba mieć kilkaset milionów dolarów, żeby to się stało popularne na świecie. Jeżeli jeszcze pan Dziwolski ma coś powiedzieć i ma pan to pokazać, to pewnie... Czy już się zbliżyliśmy do tych dwóch godzin? Z czasem, no, okay. Mniej więcej. Dobra. Bodziu. Tak. Przepraszam, wiecie, dla mnie to jest bardzo emocjonalna sprawa. Ja te wszystkie procesy robię, tak, to jest mój codzienny dylemat po prostu, po co ja to robię w ogóle? Kiedy się dowiedziałem, że to wszystko może trwać 4-5 lat, no to jaki to system? Prawda? Wierzę w niezawisłość sądów polskich i prokuratury. Wierzę. Ale wiecie, ta perspektywa 4-5 lat, wiecie, to jest, nie jest dla mnie sprawą. Wiem na przykład, dzięki tej sprawie oczywiście, że dostałem dużo informacji, że na przykład jest takie prawo w Anglii i w części chyba w krajach skandynawskich, jest to takie whistleblower, prawda, prawo, że jeżeli ktoś, czy jakiś przedsiębiorstwa państwowych, czy prywatnych, zgłasza o jakimś przestępstwie, prawda, czyli nieprawidłowościach tak zwanych, bo w Polsce nie można inaczej mówić, tylko nieprawidłowości to się nazywa, jest osobą nienaruszalną, prawda? Jakiekolwiek represje w stosunku do takiej osoby, na przykład w Anglii jest kara 100 tysięcy funtów, tak, up front, prawda? Ale oczywiście to musi być połączone z szybko działającym jakimś aparatem, prawda, dochodzeniowym, czy tak dalej. Tutaj u nas oczywiście nie ma takiego prawa, więc to jest powód, dlaczego w tamtych krajach jest najmniejsza korupcja w Europie, a w tych krajach, gdzie nie ma tego prawa, jest bardzo duża. Więc nie wiem. Nie robię tych procesów, nie prowadzę tych procesów w sensie, że mi zależy na obronie tego mojego dobrego imienia, bo szczerze mówiąc, mnie na tym naprawdę, jeżeli chodzi w tej chwili o sytuację, co Polacy sobie o mnie będą myśleć, sorry. Jeżeli się tym nie interesuje środowisko, tak się nikt nie zainteresował przez te 4 lata, za tymi nielecznymi wyjątkami moich najbliższych przyjaciół, jeżeli teraz my informujemy media i całe środowisko, ja nie będę wymieniał nazwisk moich przyjaciół, ale to są naprawdę bardzo znani ludzie i są cicho. Jeżeli ja słyszę, że znani dziennikarze chodzą i rozpowiadają, słuchajcie, sprawy pana Rybczyńskiego nie należy poruszać, bo poleci PO.
I prawda, i ja wiem dziennikarze, którzy porobili na przykład coś w TVN24 na ten temat i szef dzwoni, że tego materiału panu nie puścimy. I mija 6 miesięcy w tej chwili mija. I ja właściwie jestem jedyną osobą, a tutaj moja żona prowadzi te wszystkie rzeczy na Facebooka, posyła te e-maile i tak dalej. I właściwie my jesteśmy jedyni, którzy to robią. No co ja mam tutaj, o co ja mam walczyć, dla kogo? Mi nie zależy na opinii tych ludzi. Oczywiście, wiecie, jestem w ciężkim momencie, no, ja skończyłem 65 lat. Ja nie mówię o tym, że w ogóle ja byłem pod ochroną, znaczy byłem w tym okresie, kiedy mnie nie można wyrzucić. Bo to jest, zdaje się, jest taka, jak to się nazywa, ten okres przedemerytalny. To oczywiście wszystko nie istnieje tutaj, to są wszystko na papierze jakieś prawa. I jednak, wiecie, jak ja się zdecydowałem wyjechać z tych Stanów Zjednoczonych, to była dla mnie bardzo poważna decyzja. Musiałem tam wszystko polikwidować, popakować i tak dalej. Ja tu przyjechałem z wielkim kontenerem rzeczy. Ja teraz muszę swoje życie od nowa tam. Pracuję na tym, mam bardzo dużo różnych propozycji i możliwości i zapewniam wszystkich, że to studio zrobię w Stanach. W tej chwili prowadzę takie rozmowy i powstanie taka instytucja tam. Żałuję, że miałem taki głupi pomysł, żeby to zrobić tutaj w Polsce. Także chyba sam się winię. Zbyszku, jesteśmy w centrum prasowym. Proszę przeczytajcie. No ale, ale proszę powiedzieć, że w tym centrum prasowym się nikt tym nie zainteresował. Ja bardzo bym był szczęśliwy, gdyby ktoś odkrył coś, że ja zrobiłem. Kochani, ja to mówię publicznie. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia z powodu mojej postawy, pracy i tego, co zrobiłem przez te 4 lata. Nic. Wszystkie papiery, jakie posiadam, wszystkie rzeczy mówię publicznie. Opowiadam te spotkania, tak wam opowiadam. I to na nikim jakoś nie robi wrażenia. Bo oczywiście, wiecie, w Polsce wszyscy mamy tak, aha, Oscara, no to trzeba mu tutaj przywalić. Kiedy? 30 lat temu. Nic poza tym nie zrobił. Ja bardzo dużo dostałem nagród po Oscarze. W pewnym sensie niektóre są o wiele ważniejsze. Ale nie będę tłumaczył dlaczego. Bardzo dużo osiągnąłem. Jestem zapraszany na cały świat, w całym świecie. Mam tyle. Nie mogę o sobie mówić, prawda? Jakiś tutaj. I to, co mnie tu spotkało, jest po prostu rzeczą, którą jest. Wiesz co, ja namawiam wszystkich. Jeżeli ktoś chce coś zrobić w życiu, ma naprawdę wizję, niech stąd wyjeżdża. Nie narzekajcie, że ludzie opuszczają Polskę. Tak. Niech ludzie wyjadą. Tu się nic nie zrealizuje. Ja nie wiem, ja. Kochani, ja wam powiem, to nie chodzi tylko o władzę. To chodzi o nas, o naród. Bo to trzeba zmienić dół albo tą średniość. To, co ja obserwowałem, stosunek ludzi do pracy. Będzie sklasz wymienia dwie szyby. Zakleja szyby, kituje, a patrzy, nawet nie zadał sobie trudu, żeby szczoteczką, wiecie, te muchy wyrzucić. I to nikomu nie przeszkadza. Ktoś go zamówił, ktoś przyjmuje pracę. To jest niczyje, to jest państwowe wszystko. Stosunek nasz Polaków do publicznych pieniędzy, to się nic nie zmieniło od czasów komuny. To są nie moje. Ludzie nie mają świadomości, że to jest dobrodziejstwo. Bo pomysł jest niezły. Że państwo daje na rozwój rzeczy, które niekoniecznie muszą mieć w pierwszym momencie tą presję, prawda, komercjalną. Dzięki temu można zrobić niezwykłe rzeczy. Tak jak Japonia zrobiła niezwykłe rzeczy. Ale trzeba mieć chyba jakąś inną mentalność. Ja nie wiem, o co to chodzi. Ja po prostu przez te 5 lat, muszę wam stwierdzić, ja nie spotkałem ludzi z wizją, z pasją, z takim, wiecie, oddaniem, z takim czymś. Nie zrobi się rzeczy, jak się ma taki stosunek do świata, jak się nie jest ciekawym, jak się nie ma. Ja jestem zawiedziony też młodym pokoleniem, przynajmniej ludźmi, których ja spotkałem. Spotkałem ludzi trochę takich, wiecie, z wizją zaangażowanych, ale nie wiem, na czym to polega, ale ja się poczułem bardzo źle. Po prostu po moich 30 latach życia w innych częściach świata. Proszę, słucham. Proszę.
Panie Zbigniewie, po pierwsze, ja oglądam pana filmy, nie wiem, chyba od początku lat 90. byłem zachwycony. To był pierwszy pokaz chyba, kiedy widziałem orkiestrę. Tutaj nie, chyba ze dwa miesiące temu też oglądaliśmy przejmujący film o tym, o zespole ludzi, który pan prezydent Kropiwnicki w Łodzi zgromadził i chcieli zrobić tam wspaniałe, nie wiem, to się Centrum Sztuki Filmowej, czy jakoś tak miało nazywać. David Lynch był zaangażowany. Też nie, to był projekt o wiele większy, z inwestycją budowlaną i tak dalej, z dotacjami. Też jakiś cwaniaczkowie, tacy mali, progenitura towarzysza Szmaciaka, kto jeszcze pamięta Szpotańskiego. Ale panie Zbigniewie, są ludzie w Polsce tacy, którzy chcą zrobić, którzy potrafią pracować tak, jak się pracuje w Ameryce, bo na przykład wyjeżdżali i wracali tu. Też trochę czasu na Zachodzie spędziłem. Natomiast oczywiście jest ich mniejszość i są bariery gigantyczne. Więc można zrobić na przykład tam, gdzie gry komputerowe, bo tutaj jakby człowiek jest bardziej niezależny od tych barier. Także tacy ludzie są. A przy okazji właśnie gier komputerowych, ja to zadaję pytanie często różnym artystom, ale może pan mi wreszcie udzieli odpowiedzi, która mnie satysfakcjonowała. Tak jak kino zaczęło od Budy Jarmacznej, stało się sztuką, co pan sądzi o tym, że na przykład gry komputerowe kiedyś mogą być po prostu dziedziną sztuki? I drugie już krótkie, konkretne pytanie. Jak w ogóle można, nie wiem, kupić, zdobyć? Ja z telewizji nagrałem orkiestrę, mam schody, coś tam jeszcze, ale widziałem dużo pana filmów, które po pierwsze sam chciałbym zobaczyć jeszcze raz, a po drugie chciałbym je innym pokazać i nie wiem, skąd to wziąć w ogóle. Dziękuję. Część moich filmów można kupić na internecie. Są 3 dyski sprzedawane ze Stanów Zjednoczonych. No wie pan, ja porobiłem różne filmy, ale ja nie mam często praw do tych filmów. Wie pan, różne... nie tak zawsze jest, że to można... No wiem, to zawsze złożone są te sprawy prawne. Pana pytania na temat gier komputerowych. Proszę pana, ze wszystkiego, tak samo z gier komputerowych, można rozwinąć wielką sztukę. To zależy od ludzi, od twórców. To, co ja mówiłem mojemu crew codziennie, że możemy, od waszej postawy tylko zależy, prawda, co tu powstanie. Wie pan, trzeba mieć wizję i to, co wie pan, się dzieje w ogóle w sztuce, my dopiero możemy ocenić po jakimś długim czasie, czy to naprawdę jest sztuka. Bo z reguły w momencie, kiedy my mówimy, że to jest sztuka, wie pan, to zawsze się ludzie z reguły mylą. To są rzeczy, które muszą przede wszystkim zmieniać cywilizację, świat. Ale ja twierdziłem zawsze, że sztuka to... Wie pan, celem sztuki dla mnie to jest pokazanie, wizja przyszłości. Wizja po prostu, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy być, jak świat powinien wyglądać. To powinna, sztuka powinna pokazywać ten kierunek. Tak jak ta klasyczna sztuka, powiedzmy, XV-XVI wieku Włochy, proszę pana, renesans stworzył wizję naszego świata, który został zrealizowany. Zrealizowany, wie pan, po 100, 200, 300 latach i tak dalej, prawda? Coś z tą sztuką współczesną nie jest tak. Ja jestem wielkim krytykiem tego, co nazywamy dzisiaj współczesną sztuką. I ta sztuka chyba może się gdzieś rodzi albo już istnieje, ale my o niej nie wiemy. Na przykład ja uważam, że może autorzy wybitnych programów komputerowych zostaną kiedyś uznani za artystów. Dzisiaj to jest jakby bezimienne, prawda? Nie wiemy. Na przykład kto zna nazwisko, powiedzmy, ludzi, którzy stworzyli języki komputerowe, które zmieniły świat. Prawda? Nikt prawie. A tu są ludzie, którzy stworzyli, którzy dokonali tę rewolucję. Proszę pana, każde urządzenie, każdy komputer, każdy cellfon, wszystko, co dzisiaj mamy, łącznie z samochodem, to tam jest taki napisany scenariusz za pomocą programu komputerowego. To jest współczesna, nazwałbym nawet literatura, która wiele więcej robi niż stara ta literatura, która jest tylko na kartka papieru.
prawda? To jest literatura, która potrafi poruszać, komunikować, tworzyć, grać, tworzyć muzykę i tak dalej. My na razie tych ludzi nie doceniamy. Także tak jak gry komputerowe, wszystko, wie pan, jest to zależy od twórców, od nas samych. Tu jest olbrzymi potencjał. To, co mogę powiedzieć, gry komputerowe mają większą ilość użytkowników, jakby ludzi, którzy spędzają tym czas, niż wszystko, co dotychczas w sztuce zostało dokonane. Prawda? To jest niesamowite. My nie dajemy temu wartości, no bo często tam są, nie ma jakby rzeczywiście tych, nie ma wartości, powiedzmy, humanistycznych, to są z reguły na jeden temat, prawda, tylko strzelaniny, gonitwy i tak dalej, ale jest bardzo dużo rzeczy się w tej dziedzinie dzieje i ja myślę, że z rozwojem, prawda, jeszcze dalej technologicznym zaczną powstawać bardzo ciekawe rzeczy, jakieś zupełnie interaktywne, prawda, utwory artystyczne, ja tylko nie nazywam koniecznie filmami. Tu na pewno to jest, nie ma odwrotu, prawda. Wszystko, co nowego powstanie, jest związane moim zdaniem z rozwojem technologicznym, bo ten rozwój technologiczny nie powstaje bez powodu. To jest rezultat, to jest kontynuacja kroków cywilizacji, prawda, rozwoju technologicznego przez wieki. Dlaczego? No dlatego, że my chcemy, to jest ta tajemnica kreacji człowieka, prawda? My się nie zgadzamy z naturą i światem tak, jaki jest. My chcemy to ulepszyć. My się nie zgadzamy z faktem, że się starzejemy, że jesteśmy chorzy, że prawda, umieramy. My to chcemy to jakby polepszyć, usprawnić. I to wszystko jest, służy temu. Prawda? Więc to... jestem wielkim, ja nie twierdzę, że technologia jest jakimś zagrożeniem dla nas. Odwrotnie, jesteśmy hipokrytami, jeżeli tak twierdzimy. No, przecież chyba każdy chciałby, jak coś się stanie najbliższej osobie, dziecku, prawda, jakiś wypadek, chcemy do szpitala, w tym szpitalu mają być cudy, ten, który ma być uzdrowiony, prawda. No to jest technologia, tylko dzięki temu. Zobaczmy, jakie są wspaniałe rzeczy robione w medycynie, prawda. Wsiadamy w samolot, chcemy takim samolotem polecieć, żeby wylądować, na pewno nie by się rozleciał, tak. Więc we wszystkich tych dziedzinach to jest wspaniałe. To jest, dzisiaj uważam, że mamy tyle tych tematów niezwykłych, prawda. W tej dziedzinie sztuki, komunikacji, słuchajcie, to jeszcze nic takiego okresu nie było, co artyści mogliby dzisiaj robić. Ale nie ma takiej edukacji, prawda, bo jest rozbrat. Na przykład ja poruszyłem taki, skąd taka moja na przykład zażyłość rozpoczęła się z prezydentem Dutkiewiczem. Ja mogę państwu wyjaśnić. Dlatego, że ja napisałem parę papierów, parę takich pism, że ja twierdzę, że w szkołach podstawowych dla małych dzieci powinno być prowadzone nauka programowania komputerowego. Tylko ja nie twierdzę nie takiego, jaki jest ten dzisiaj programowanie, bo to jest osobny temat. Trzeba stworzyć nowy system programowania dla dzieci, żeby dzieci się uczyły tworzyć obrazy i muzykę. I to powinno być w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ja bym nawet powiedział, powinno być równa ilość, co język ojczysty. Ale w dobrym połączeniu, bardzo dobrym połączeniu też działalności manualnej, prawdziwego rysowania i programowania. Nie za pomocą jakichś narzędzi w komputerze. Nie. Nauczyć, że to wszystko pisze człowiek, że to może napisać. Dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej by byli, tworzyli coś takiego jak Photoshop. To jest bardzo prosty program. Co by się stało po 6-7 latach? Ua. Wiecie, ciekawe jest, że w Anglii wprowadzono taki program. Na Łotwie. To są decyzje rządów tam, prawda? Więc ja o tym dawno mówię i kiedyś to usłyszał prezydent Dutkiewicz, mówił, że świetny pomysł, nazwał to paradygmat Rybczyńskiego i nawet żeśmy mieli wiele różnych spotkań ze środowiskiem nauczycielskim i tak dalej, różnymi programistami. Ja chciałem właśnie tą naszą instytucję w to wprowadzić, no ale ja nie miałem dobrych programistów. Musiałem wymieniać, szukać dobrych ludzi i tak dalej. I stąd moja znajomość z panem Dutkiewiczem, prawda, który powiedział, że to jest świetny pomysł i wiem, że na podstawie tego
zostało w tej chwili rozwinięte we Wrocławiu. Jest już taki program robiony w 60 szkołach, ponad 60 szkołach. Nauczyciele są zachwyceni, bo ja po prostu zaproponowałem, żeby nauczyciel polskiego, biologii, zoologii, nie wiem, stworzyć im takie programy, że oni sami, bo sami się też muszą uczyć, ale na zupełnie nowej zasadzie, prawda, że to dla nich też jest frajda. Masę takich rzeczy. Dzisiaj w tych dziedzinach, jeżeli to nie zostanie zrozumiane w tym kraju i nie zostanie to potraktowane poważnie, to rzeczywiście, słuchajcie, ten świat jest zupełnie inny. Wyglądamy jeszcze tak samo, ludzie, drzewa, wszystko, ulice, ale to jest zupełnie inny świat, to co się stało w ciągu 15 lat. Wszystko do góry nogami, inaczej. I to trzeba uczestniczyć w tym rozwoju. No ale musi być zrozumienie tych spraw. Ja się nie spotkałem z żadnym zrozumieniem w tym kraju. Więc zostałem skopany, oblany błotem, no i po prostu wyjeżdżam. Na szczęście mam gdzie. Także tyle mogę powiedzieć. Bodziu, może ty coś powiedz. No, ty, słuchaj, no ja tu siedzę, słucham, no ale powiem prosto i dosadnie. Powiem bardzo prosto i dosadnie. No, skrzywdzono geniusza. No i co tu więcej dodać? No, krótko. Żadnych zmian w kulturze u nas nie będzie, jeżeli nie będzie zmian politycznych. A zmiany polityczne mogą nastąpić wtedy, kiedy będzie zmiana naszej telewizji. Otóż obserwując tę naszą nieszczęsną telewizję przez 40 parę lat, doszedłem do wniosku, że trzeba po prostu wyrzucić wszystkich pracowników oprócz technicznych i stworzyć jakiś zespół ekspertów najtęższych głów w kraju, zrobić weryfikację i od nowa przyjmować. I czy pan by uczestniczył w takiej komisji i czy ma pan nadzieję na to, że tego typu studio, tak bardzo potrzebne przecież, mogło powstać po prostu przy Telewizji Polskiej w Warszawie. Ja ten projekt złożyłem władzom opozycyjnej partii. Na razie nie mam żadnej odpowiedzi, ale czy pan by się włączył w taką grupę, która by dokonała po prostu takiej czystki w telewizji i przyjęcia nowych fachowców? Zna pan ich sporo, tutaj siedzi nie, pana, jeden na przykład. Nie, proszę pana, ja panu coś powiem. Tu jest pan, Piotr Andrzejew, reżyser przyszedł. Proszę pana, ja panu powiem, gdybym miał 15 lat, byłbym młodszy. Może bym na takie coś poszedł, ale wie pan, ja chcę godnie spędzić swoje lata. Wie pan, ja mam syna, ja mam rodzinę w Stanach, ja mam wielu przyjaciół. To była, mnie nie stać na coś takiego, wie pan, że będę pakował nieskończoną, wywoził 15 ciężarówek, wie pan, robił w tej chwili aukcje dzieł sztuki. Wie pan, ja sprzedaję wszystko, co ja mam. Mieszkanie, dzieła sztuki, które całe życie, wie pan, ja zbierałem sztychy stare. Sztychy i obrazy związane głównie z historią Polski. Ja, wie pan, to wszystko woziłem po świecie, kupowałem i przywiozłem to do Polski. Powiesiłem w tej wytwórni, bo uważam, chciałem, wie pan, żeby to pokolenie była technologia i jakaś tradycja, przeszłość, wie pan, że to trzeba połączyć. I wie pan co, ja to chciałem podarować jakieś muzeum w Polsce wszystko. No bo co ja z takimi rzeczami zrobię, tak? Myślałem sobie, wie pan, weźmy jakieś takie małe miasto, gdzie jest jakiś piękny zamek ogłoszony, nic nie ma jest, i tam to podaruję. Powiedziane jest w piśmie, że nie rzucać pereł przed wieprze. Więc trzeba najpierw zrobić selekcję, żeby było wiadomo, komu pan te perły rzuca. Nie, no ja to wie pan sprzedaję jednak... teraz. Ja robię aukcję, sprzedaję, bo pieniądze potrzebuję, wie pan, żeby nawet wyjechać do tej Ameryki, nie? Wie pan. Tutaj musimy już kończyć, to chyba ostatnie pytanie tam. Nie, może nie ostatnie. Zbyszku, dzień dobry. Witajcie wszyscy. Chciałem się ukłonić, Jerzy Kalina. Kiedyś pracowałem w filmie animowanym. Nie. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że kilkadziesiąt, może już nie, ale dużo lat temu widziałem wszystkie jego filmy, pana Zbyszka. I to, co powiedział Dziworski,
To jest prawda. W Polsce mamy geniusza i poza Polską też, i w świecie. Tylko oczywiście u nas go nie można potraktować poważnie w dalszym ciągu, tylko trzeba go zgnoić rzeczywiście. Ale on się nie da i jego nie można zgodzić. I zgnoić nie mówmy w tych kategoriach, bo to jest niemożliwe. Jeżeli znacie filmy, a jest jeden z nich, który fantastycznie demaskuje tę sytuację. Zresztą tylko nie jeden, taki, który powstał jeszcze w latach poprzednich, bez tych fantastycznych realizacji, który mieliśmy fragment dzisiaj okazję zobaczyć. Zbyszek zrobił taki film pod tytułem Oj, nie mogę się zatrzymać. Okazuje się, słuchajcie, że można i całe szczęście tylko na chwilę i tak metaforycznie i w filmie to zrobić. Jakby dzisiaj byśmy go zobaczyli po tej realizacji, którą nam przedstawiał, którą dokonał. To jest gigantyczne, jak ja na to patrzę, bo jak widzę tę konstrukcję, jak on mówi o człowieku i artystach renesansu, to ja widzę człowieka renesansu. To, co on buduje dla osiągnięcia efektów, które można by było jeszcze, i są jeszcze nieznane prawdopodobnie, to był początek tego wszystkiego. Ja współczuję, bo uważam, że spotkać się z takim przyjęciem i z takim brakiem, to jest chamstwo właściwie. Jakby to, ale nie będę go zamawiał, bo szkoda każdego czasu, Zbyszku, twojego, żebyś marnował na tak... jeszcze nie daj Bóg się zacznie jakiś proces, który będzie trwał 15-20 lat. Twórz w dalszym ciągu i nie trać czasów na tych bęcwałów. Dziękuję ci za wszystko. Dziękuję. Cześć, dziękuję Stefan, kochany. Tyle lat. Proszę państwa, jak ktoś ma jakieś pytanie, proszę bardzo, z wielką przyjemnością. Ja mogę powiedzieć, co robię. No. Wiecie, ja w tej chwili prowadzę negocjacje, bo ja chcę oczywiście ten projekt kontynuować, ale w Stanach Zjednoczonych. Prowadzę takie, po prostu chcę znaleźć dobre miejsce, prawda, między Arizona, Kalifornia, Texas albo Boston, prawda, czy Nowy Jork, to są takie moje, North Carolina wczoraj. I chcę po prostu to zrobić. W oparciu o taki multidyscyplinarny uniwersytet, właśnie gdzie jest mechanika, optyka, computer science, internet, film i sztuka w ogóle, prawda? No i mam nadzieję, że to mi się uda. To tyle.